Spotykamy się z inicjatywy Stowarzyszenia Grup Oporu. Tutaj są koledzy i za stołem, i na widowni. Z powodu takiego, że jednak chcielibyśmy rozmawiać na temat bezkarności. To jest tytuł dzisiejszego panelu, czyli agenturze w konspiracji lat 80. I ja tylko powiem, miał być sędzia Wiesio Johan, obrońca kolegów z grup oporu. Bardzo się cieszył z tego spotkania. Niestety musiał pojechać do Poznania i o godzinie 15 mnie o tym zawiadomił. Wtedy zadzwoniłam do Tadzia Płużańskiego, czy nie zechciał być gościem honorowym naszym w tej samej sprawie. I Tadzio się na szczęście zgodził, za co mu bardzo dziękujemy. Także mamy Tadeusza Płużańskiego. Mamy... Na końcu stołu siedzi Marek Głowacki, grupy oporu. W stanie wojennym był studentem Politechniki Warszawskiej. Kto tam siedzi koło ciebie? Michał Mirecki, grupy oporu. W stanie wojennym był studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Kto tam siedzi dalej, bo nie widzę wcale? O, Marek Pyza, nasz dużo młodszy kolega, który nam szalenie zaimponował tym, że się wzięli z Marcinem Wikło za najnowszą historię, tą, która się odbywa teraz na naszych oczach, równie bulwersującą jak ta, z którą my mieliśmy do czynienia. Kto tam siedzi? To gdzie już był? W takim razie teraz siedzi Włodek, tak? Włodek Domagalski, który tu jest kluczową postacią, ale nie będę zdradzała, dlaczego to. I siedzi pan Wojtek Sawicki, historyk, i historyk obok historyka siedzi. Który też jest, to ci panowie są tutaj pewnie rzeczywiście najważniejsi, oprócz tego, że jesteśmy ogromnie dumni z naszego najmłodszego kolegi, który chcąc nie chcąc dołączył do tego, do naszej bulwersacji. Też ich to, że tak powiem, zdenerwowało, co się dzieje, i o tym będziemy rozmawiać. I na początku szybciutko pokażemy kawałeczek 5,5 minuty filmu, żeby tak sobie wejść spokojnie w temat. Muszę powiedzieć, że miałem do czynienia z sytuacją, kiedy już byłem sędzią Trybunału Konstytucyjnego i kiedy zobaczyłem, że w imieniu prokuratora krajowego wchodzi prokurator ze składu pani prokurator Bardonowej, to powiedziałem panu prezesowi Safianowi, że ja w takim posiedzeniu nie będę brał udziału. Nie potrafiliśmy, po pierwsze, przeprowadzić dekomunizacji i nie potrafiliśmy przeprowadzić w sposób zdecydowany lustracji. Ten wysiłek, który w lustrację wkładał pan sędzia Bogusław Niziński, który był rzecznikiem interesu publicznego. Ten ogromny wysiłek, te problemy, które przed nim się pojawiały, to utrudnianie mu na każdym kroku jego działalności. Ten brak skompletowania sądu, który miałby w tych sprawach orzekać, to były problemy. Nie znalazło się 15 sprawiedliwych. To jest groza. To jest groza. Nie wiem, na czym to polega. Czy to polega na jakimś oportunizmie społecznym? Czy my będziemy czekali, aż ktoś nam tę naszą wolność przyniesie? Da nam tą wolność? Jak byłem senatorem, to wstydziłem za każdym razem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przy sprawozdaniach w Senacie, który powiedział, że ta uchwała nie pozwala
ścigać sędziów z okresu stalinowskiego czy późniejszego, dlatego że funkcjonowali w ramach tego, co kazała im władza, a takie prawo było wtedy. Więc gdyby było prawo, że trzeba mordować ludzi garbatych, a oni by orzekali, że trzeba ich kijami zatłuc, no to takie było prawo, w związku z tym oni nie odpowiadają. Tak jakby nie było Norymbergi. I taką uchwałę wydał w roku 2007 czy 2008 Sąd Najwyższy. Ale ona nie jest uchylona, ona wiąże sądy dalej. Taką mamy dzisiaj praworządną trzecią Rzeczypospolitej. I takich mamy sędziów. Nastąpił czas takiego skumblenia. Ludzie zobaczyli, że oprawcy komunistyczni nie ponieśli żadnej kary. Mówi córka do ojca czy syn, a po co ci to było? Po co ci to było? Zobacz, ten ormowiec, ten zomowiec, ten partyjny, on wtedy miał dobrze i zobacz teraz też. On nie jest bez pracy, on nie ma obniżonej emerytury, on nie musi, nie żył na łasce kościoła, pomocy społecznej i tak dalej. On dzisiaj jest świetnie też ustawiony, on ma swój biznes, a nie mówiąc o tych wielkich komunistach. Ja po to wróciłem do kraju z emigracji, żeby dalej ojczyźnie służyć. Trawestując słowa poety Zbigniewa Herberta, należy do tych, których zdradzono o świcie. Panie prezydencie, tutaj na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim jest jeszcze wiele osób, głośnych i cichych, ale zasłużonych bohaterów walki z komunistami, których dobrowolny i patriotyczny trud oraz bolesne ofiary tej walki w oczach elit przywódczych III RP w ciągu minionych już ponad 20 lat żadnego dotąd uznania nie znalazł. Jeżeli mamy przetrwać jako naród i wolny kraj, trzeba przygotować kompleksowy system opieki i godnego zadośćuczynienia ze strony państwa wszystkim tak, aby młode dzisiaj pokolenia Polaków wiedziały, że patriotyzm i poświęcenie dla dobra ojczyzny nie jest zajęciem dla frajerów. Naczynienie zaś dobra, zwłaszcza w perspektywie, kiedy tyczy ono wieków i pokoleń, nigdy nie jest za późno. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Rozbłowskiemu. Andrzeju drogi, daj Panie Boże, żebyśmy za rok w tym samym miejscu mogli się spotkać i razem dopilnować tego, żeby wszyscy zasłużeni ludzie także z tego najtrudniejszego okresu czuli, że wolna Polska o nich pamięta. Oczywiście Komorowski nic nie zrobił, palcem nie kiwnął, ani on, ani rząd, ani ten ich platformiany parlament. My jako Solidarność z 1980 roku, jako Polacy przegraliśmy kolejną bitwę o wolność, o prawdziwą wolność. Ale nie przegraliśmy jeszcze wojny, bo ta wojna się nie zakończyła. Jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani do tego, żeby stworzyć inny system, inny niż był w PRL-u, inny niż jest w III Rzeczypospolitej. Obrońcy, pełnomocnicy rodzin składają wnioski. I tak jak wtedy, te wnioski są nieuwzględniane w postępowaniu. I tu jest pewna analogia. To jest ten sam sędzia, który odsunął mnie od udziału w procesie zbrodni grudnia 70. Źle to wróży na przyszłość. Już dziękujemy bardzo. I Tadeusz, powiedz, no co to się stało, co się dzieje, co się działo. Dobry wieczór Państwu. Ja tak tylko w skrócie, żeby nie zajmować czasu, przedstawię, postaram się przedstawić taką krótką genezę rzeczonego tematu. Jak rozumiem, tematem głównym jest oprócz wymiaru sprawiedliwości, sędziów skompromitowanych, jest agentura. Skąd ta agentura się wzięła?
Myślę, że warto tutaj sięgnąć do, jeśli chodzi o polską sytuację, do agentury przede wszystkim sowieckiej, chociaż o agenturze niemieckiej też można by sporo mówić, na przykład o polskich agentach, którzy denuncjowali innych Polaków. Tutaj takim klasycznym, dramatycznym przykładem jest sprawa generała Stefana Grota Roweckiego. To przecież polscy renegaci zadenuncjowali komendanta głównego Armii Krajowej. Ale skupmy się na tej agenturze sowieckiej. Myślę, że możemy jej początków szukać, oczywiście musimy, w rewolucji bolszewickiej. Z tą agenturą bardzo mocno walczyła II Rzeczpospolita. Przywołam może jedną postać polskiego policjanta, który potem odpowiedział właśnie za rozpracowywanie też tej agentury sowieckiej. To jest major Bolesław Kontrym, pseudonim Żmudzin, który był wybitnym polskim kontrwywiadowcą, a w czasach powojennych został zamordowany na Rakowieckiej, bo po prostu mu nie darowali tego, jak skutecznie walczył właśnie z agenturą sowiecką na terenie II Rzeczpospolitej. Potem mamy 1939 rok, 17 września i ta agentura bardzo mocno się uaktywnia. Ta agentura współpracuje z nie tylko z Armią Czerwoną, ale z NKWD, listy proskrypcyjne. Tysiące Polaków aresztowanych, ostatecznie wywiezionych na wschód, zbrodnia katyńska. Tam też przecież działa bardzo mocno agentura. Agentura, która przeżyła te obozy sowieckie. Myślę, że takim agentem jednym z kluczowych jest Zygmunt Berling i tutaj chwała też tym, którzy pozbyli się, a są na sali, pozbyli się pomnika Zygmunta Berlinga w Warszawie, bo to był... bo to był po prostu agent sowiecki, człowiek, który do takiego stopnia skundlił się, że pisał wiernopoddańcze listy do Stalina i przyjął obywatelstwo sowieckie. Ta agentura oczywiście bardzo mocno rozwija się. Ja taki szybki przelot robię przez historię, ale jesteśmy ograniczeni bardzo mocno czasowo. A musimy też dojechać do lat 80. Ta agentura bardzo mocno rozwija się w roku 1944-45. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość naszych wyklętych przez komunistów żołnierzy niezłomnych wpadło właśnie wskutek działalności agenturalnej, działalności często swoich kolegów, którzy przeszli na drugą stronę. To jest właściwie przypadek większości tych też najbardziej słynnych żołnierzy. Wiemy, że grupa rotmistrza Witolda Pileckiego była rozpracowywana przez kilka nawet takich grup agenturalnych. Wiemy, że generała Augusta Emila Fildorfa Nila zdradził ostatecznie człowiek, który był przełożonym generała we wrześniu 1939 roku, generał Gustaw Paszkiewicz. Wiemy, znamy historię Hieronima Dokutowskiego, zapory, którego wydano w momencie, kiedy chciał się przedostać na zachód i tak trafił na Rakowiecką. Znamy historię majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, wydany wskutek działalności agenturalnej. Znamy dramatyczny, niedawno właściwie ujawniony kilka lat temu przypadek Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, który został wydany nawet przez członka swojej rodziny, czy też dokładniej członka rodziny narzeczonej
Lalusia, nierozpoznany przez wiele, wiele lat. Odium zostało skierowane na sąsiadów Franczaka, natomiast wydał TW Michał Stanisław Mazur, doprowadzając do śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął w walce. Znamy słynną operację Lawina. To jest przecież operacja agenturalna, operacja, która została przeprowadzona między innymi, a właściwie przede wszystkim przez Henryka Wędrowskiego, pseudonim Lawina, byłego AK-owca, który przeszedł na drugą stronę i doprowadził do śmierci stu kilkudziesięciu żołnierzy kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Zresztą Henryk Wędrowski brał udział w wielu tego typu operacjach agenturalnych. Znamy też całą grę operacyjną o wielkiej skali, czyli operację Cezary, rozpracowanie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, stworzenie tej piątej fałszywej ubeckiej komendy Winowskiej. I to wszystko trwało przez wiele, wiele lat. Niestety skutecznie agentura, czyli polscy zdrajcy, przetrzebiali szeregi polskich niepodległościowców, polskich patriotów. I oczywiście nie można zapomnieć o tym wszystkim, mówiąc o latach 80., no bo przecież ta agentura przetrwała, a nawet się rozwinęła właśnie w czasach już działalności opozycji demokratycznej, czy też opozycji niepodległościowej. Przecież to są nie tylko te trzy takie sztandarowe historie, podpisanie trzech porozumień Solidarności z władzą, czyli Gdańsk, czyli Szczecin, czyli Jastrzębie. Tam główną rolę odgrywali przecież agenci Służby Bezpieczeństwa, czyli Lech Bolesławowicz, zresztą Wałęsa, Marian Jurczyk i Jarosław Sienkiewicz w Jastrzębiu, ale przecież te struktury, wszystkie struktury opozycyjne, niepodległościowe były rozpracowywane bardzo mocno przez agenturę. Warto wspomnieć, oglądając ten film, który był tutaj z przed chwilą pokazywany, historie jakże dramatyczne, jak to agentura wchodziła do rodzin polskich. Andrzej Rozpuchowski jest tego bardzo smutnym przykładem. On ostatecznie oczywiście poradził sobie, przezwyciężył chyba, jak sądzę, tę całą smutną historię. Jego żona przecież po prostu na niego donosiła. Była agentką bezpieki, ale znamy historie też wcześniejsze, na przykład Paweł Jasienica, to jest przecież ta sama historia, Peter Rajna, to jest przecież ta sama historia, czyli wprowadzono agenturę do domów rodzinnych, wręcz kojarzono właśnie działaczy niepodległościowych przez kobiety właśnie ze Służbą Bezpieczeństwa. Szalenie ważnym też elementem jest agentura, i to pokutuje do dzisiaj, drodzy Państwo, na wyższych uczelniach. To bardzo mało mówimy o tych sprawach, bo skupiamy się na wymiarze sprawiedliwości, a chyba niesłusznie, bo właśnie to jest siedlisko agentury bardzo często. I niestety ci ludzie wciąż wychowują następne pokolenia polskich nauczycieli, którzy z kolei potem wychowują polską młodzież. Więc jak tu ma być dobrze, jak tu ma być normalnie? Przywołam taką charakterystyczną bardzo postać, która działała na wielu polach naraz. To jest człowiek, który się nazywał Julian Polan Harasin. To jest historia krakowska. Państwo zapewne znają tę opowieść dramatyczną
w swoim wydaniu. Sędzia wojskowy z jednej strony, sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, morderca sądowy skazał wielu polskich patriotów na drakońskie kary, w tym na karę śmierci. Dodatkowo był tajnym współpracownikiem informacji wojskowej, a dodatkowo był profesorem wyższej uczelni, profesorem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. To był zresztą człowiek, który donosił na z kardynałów Macharskiego i Wojtyłę, wielkie zasługi, ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że wiele osób łączyło te paskudne funkcje i na przykład żyjący do dzisiaj sędzia Stefan Michnik był równocześnie, oprócz tego, że był mordercą sądowym, był też agentem znowu informacji wojskowej, czyli donosicielem dla de facto sowieckiego kontrwywiadu. No a sięgając jeszcze wyżej, to mamy przecież Wojciecha Jaruzelskiego, który nie tylko był przywódcą hunty wojskowej, ale również był tajnym współpracownikiem tej chyba najgorszej struktury, czyli właśnie Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, chociaż no, ten dopisek Wojska Polskiego jest tutaj niepotrzebny, został zrobiony dla zmylenia nas wszystkich, bo oczywiście nie chodziło o Wojsko Polskie, tylko chodziło o struktury sowieckie. Także tak jest. Może najgorsze jest to, że z honorami go bardzo Jeszcze go z honorami pochowano. No cóż, drodzy Państwo, agentura, jak mówiłem, bardzo mocno rozwija się w latach 80. i ta agentura potem sobie płynnie przechodzi przez 89 rok do tak zwanej III Rzeczpospolitej. I dalej oczywiście funkcjonując w szeroko pojętym życiu publicznym, w biznesie, to jest tutaj bardzo ważny pion, filar działalności bezpieczeństwa w mediach. Przecież też takich osób, myślę, do dzisiaj nie brakuje, oczywiście polityka, ale też właśnie nauka, czyli wyższe uczelnie do dzisiaj nie zlustrowane, do dzisiaj nieoczyszczone. I jeśli Państwo spytają o powód tej sytuacji, dlaczego ta agentura wciąż działa, wciąż miesza, to odpowiedź jest oczywista. No, to jest po prostu okrągły stół, to jest ta tak zwana bezkrwawa rewolucja, to jest ta transformacja systemu, czyli nie odzyskanie wolności, niepodległości, tylko dalsze trwanie, a nawet rozwój tego, co było w PRL-u, również rozwój służb specjalnych w wielu segmentach naszego życia. To, co, drodzy Państwo, chciałbym na koniec podkreślić, to takie informacje właściwie bieżące. Ta agentura się rozlokowała również w wielu stowarzyszeniach także kombatanckich. I dzisiaj na przykład Sławomir Cęckiewicz toczy taki bój ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, z centralą tego związku, w której nie brakuje osób o bardzo brzydkiej przeszłości, i funkcjonariusze, i tajni współpracownicy wiadomych służb, którzy pozwali właśnie profesora Cęckiewicza za to, że ujawnił prawdę o tym, jak ta struktura wygląda. Także te rzeczy się dzieją do dnia dzisiejszego. I jeszcze słowo, Andrzej Rozpłochowski, który się wypowiadał na filmie, zachęcił mnie tym razem właśnie nie bezpośrednio, ale dzięki obrazowi, który oglądaliśmy, do powiedzenia jeszcze jednego zdania pozornie niezwiązanego z tym, o czym mówimy, ale jednak, drodzy Państwo, bo to wszystko rzutuje na naszą rzeczywistość, powoduje, że żyjemy w świecie niestety postkomunistycznym, i takim przykładem bardzo, bardzo nieprzyjemnym, z sprawą, z którą nie możemy sobie poradzić od lat, jest cmentarz na Powązkach
wojskowych. Andrzej Rospuchowski jest, nie wiem czy jako jedyny, ale on głośno formułuje dzisiaj też taką oto tezę, że trzeba, tak jak trzeba by oczyścić nasze życie publiczne właśnie z agentury, co się nie dokonało, a co jest warunkiem normalności, tak trzeba by też zrobić porządek na powązkach wojskowych, porządek dwojaki, bo z jednej strony, i to jest bardziej mój apel i moje dążenie od dłuższego czasu, od wielu lat, żeby postawić tam wielki narodowy panteon chwały żołnierzy wyklętych, niezłomnych, zamiast tego panteoniku nieszczęsnego, który jest wciśnięty w część tylko łączki. O co chodzi? Żeby te szufladki, w których spoczywają szczątki naszych bohaterów wydobytych z bezimiennych dołu śmierci, znalazły się wreszcie w grobach. W grobach, czyli to powinien być panteon na wzór cmentarza Orląt Lwowskich. To jest jedna sprawa. Natomiast sprawa, którą podnosi Andrzej Rospuchowski dzisiaj bardzo mocno, jest to, żebyśmy przestali apelować do kolejnych włodarzy Warszawy. Wcześniej takie apele były kierowane do Hanny Gronkiewicz-Waltz, kończyły się fiaskiem. Dzisiaj do Rafała Trzaskowskiego w ogóle nie ma co marzyć, prawda? No, bo on przywraca ulicę komunistów zamiast naszych bohaterów. Jest inny pomysł na to, jak zdekomunizować powązki wojskowe. O tym mówi właśnie głośno Andrzej Rospuchowski, czyli państwo polskie powinno przejąć to na swoją własność, ten cały teren. Bo powązki wojskowe dzisiaj są wojskowe tylko z nazwy, to jest cmentarz komunalny przede wszystkim, no więc trzeba tej komunie zabrać to, co nie należy właściwie do nich, nigdy nie należało, bo komuniści przecież zawłaszczyli ten cmentarz po 1945 roku i zrobić dokładnie to, co stało się na Westerplatte. Tam właśnie taka operacja została przeprowadzona. Zrobić dokładnie to, co zostało przeprowadzone względem placu Piłsudskiego w Warszawie. A ja bym jeszcze rozszerzył też ten apel Andrzeja Rospuchowskiego, że trzeba by również przejąć na własność państwa tak zwany plac defilad i tam zrobić porządek, wiadomo z czym, z tym obiektem, który tam stoi i góruje wciąż nad Warszawą. No w każdym razie przywrócić, tak, powinna Polska wyglądać tak, jak powinna wyglądać. Myślę, że inaczej jest, zginiemy. Tak. Myślę, że jest dobre określenie na to wszystko, o czym mówimy. Z jednej strony na pozbycie się agentury, o co warto walczyć, powtarzam, nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale również jeśli chodzi o wyższe uczelnie. Ale gdy mówimy właśnie o powązkach wojskowych czy innych takich miejscach, czy właśnie Pałacu Stalina, to jest po prostu repolonizacja Warszawy. Prawda? Myślę, że tak możemy nazwać tak. To, co jest tak. Tadeusz, bardzo ci dziękujemy, bardzo dziękuję, że zechciałeś tutaj przyjść w ostatniej chwili w zastępstwie i bardzo nam dobre rzeczy wszystkie powiedziałeś. A teraz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nasze spotkanie ma taką budowę, że jest od szczegółu do ogółu. Tu ogólnie nam Tadeusz nakreślił, a teraz przechodzimy do szczegółów i będziemy opowiadać o naszym koledze. Tutaj dwie trzecie sali go zna. Wszyscy dziękuję bardzo. Wszyscy siedzący za stołem go znają. Jest to problem, ponieważ to jest człowiek, który przez całe lata 80. widywaliśmy się codziennie, nie wiem, raz w tygodniu. Był cały czas w samym środku struktur grup oporu Solidarni. Czyli mówię, i nie będę już dalej opowiadała, dlatego że Marek Głowacki, pseudonim Banaczek, powie nam, kogo to, jakiego to kolegę, Tadzinka, mieliśmy koło siebie przez te wszystkie lata. A czym to zaowocowało, no to później się dowiemy.
Grupy Oporu Solidarni to była organizacja konspiracyjna działająca w latach 1982-1989, przez którą przewinęło się około 300 osób, 300 konspiratorów. I do tej właśnie organizacji, jak się okazało po latach, został wstawiony agent, który był oficerem, funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, zalegendowanym pod innym nazwiskiem. My znaliśmy tego człowieka jako Tadeusza. Tadeusza, niektórzy znali go jako Mariana Kotarskiego. Okazało się, że i zarówno pseudonim, jak i jego nazwisko nie oddają jego prawdziwej tożsamości, która została odkryta dopiero w 2012 roku przez siedzącego tutaj Włodzimierza Domagalskiego. I pod tą fałszywą tożsamością człowiek ten funkcjonował zarówno w naszej konspiracyjnej organizacji, jak i później po roku 89, ponad 20 lat, funkcjonując jako wydawca, funkcjonując jako osoba publiczna, otrzymując ordery i pod tym cały czas fałszywym, nieprawdziwym, nieistniejącym nazwiskiem, zalegendowanym przez Służbę Bezpieczeństwa. I to jest przypadek dość wyjątkowy. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że samo odkrycie tożsamości tego człowieka nie odsłoniło nam tak bardzo wiele, chociaż no, oczywiście było to absolutnie niezwykłe odkrycie. Nie odsłoniło nam tak bardzo wiele z tego prostego powodu, że cały czas do dzisiaj nie wiemy bardzo wielu rzeczy. W jaki sposób on był zadaniowany, jakie operacje przeprowadzał, z kim współpracował. Te wszystkie sprawy są absolutnie nieodkryte do dzisiaj. Co więcej, wiadomo, że w strukturze, o której mówimy, w grupach oporu Solidarni, było następnych iluś agentów, być może 7, a może nawet i więcej, których odkrył między innymi Janusz Ramotowski, opublikował ich pseudonimy na podstawie pewnych dokumentów, do których dotarł, na podstawie pewnych raportów i nie udało się do dzisiaj odkryć ich prawdziwej tożsamości. Oznacza to, że oni funkcjonują nadal i nikt nie wie, co robili w tamtych czasach. Jeżeli chodzi o Kotarskiego, czyli prawdziwe nazwisko Pękalski, wiemy on na pewno z wysokim prawdopodobieństwem, że uczestniczył on w różnych prowokacjach i no, z wysokim prawdopodobieństwem za jego przyczyną miały miejsce liczne represje, które dotyczyły grup oporu Solidarni. O trzech takich przypadkach chcę krótko powiedzieć. Jeden to jest Marek Gajek, człowiek, który stanął na drodze Kotarskiego i w błyskawiczny sposób znalazł się w kompanii karnej w wojsku, został wzięty do wojska i był tam maltretowany na tyle mocno, że nawet za bardzo o tym nie chciał opowiadać. Drugim przypadkiem jest Piotr Mazurek, który był bardzo blisko, bardzo związany z tym agentem Tadeuszem czy też Marianem Kotarskim. Piotr Mazurek był wielokrotnie aresztowany, był wielokrotnie porywany i co doprowadziło przez SB, co doprowadziło do jego najprawdopodobniej samobójczej śmierci, chociaż nie jest to pewne. W roku 1987, bo być może ktoś mu w tym zakończeniu jego życia pomagał. I trzecim przypadkiem tych represji jest siedzący tutaj Michał Mirecki, przepraszam bardzo, Michał Mirecki, który został również porwany, 3 dni był maltretowany, najprawdopodobniej było to w tym ośrodku MSW w Magdalence. I Michał wielokrotnie współpracował z tym Tadeuszem, nawet dzień przed porwaniem się z nim widział. Wszystko wskazuje na to, że uczestniczył w tym porwaniu. Za te rzeczy człowiek ten, ani ludzie, którzy to organizowali, bo przecież on był tylko trybem w jakiejś machinie, nigdy nie odpowiedzieli. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. To bezkarność dotyczy również tych czasów, o których mówimy, tych lat
80. Chciałbym na tym skończyć, jeżeli chodzi o początek tematu agentury w latach 80. w konspiracji. Chociaż jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Mianowicie człowiek ten nie był tylko w grupach oporu Solidarni. Jako wydawca współpracował z innymi wydawcami. Wydawca podziemny, jako że wydawnictwo Rytm, które prowadził, wydawało również Tygodnik Mazowsze, wydawało jakieś inne gazety. Współpracował z innymi podmiotami. A więc z wysokim prawdopodobieństwem rozszyfrowywał praktycznie rzecz biorąc całe warszawskie podziemie solidarnościowe, ponieważ w takim miejscu był ulokowany. Dziękuję. Ja tylko powiem, że duże wrażenie na mnie zrobiło takie nagranie, mi przysłał Michał Mirecki z 80. lat, z jakiejś takiej balangi, domówki, prawda? Kilka osób, właśnie nasz kolega, o którym teraz mówiliśmy, agent, Michał, jego żona, zdaje się, prawda? I Teoś Klincewicz, szef grup oporu, już nieżyjący. Teoś śpiewa szanty, Michał śpiewa jakieś podziemne tam piosenki, a Tadzio nic nie śpiewa, tylko wrzeszczy: precz z komuną, zabić komunistów! I tak cały wieczór, prawda? Także nawet nie można było spokojnie pośpiewać, bo on bardzo walczył z komuną. Słucham? No, nie byłabym tego taka pewna. Też, no, możemy o tym rozmawiać, oczywiście. Teraz poproszę Włodka Domagalskiego, który jest właśnie kluczowy, bo on odkrył te wszystkie papiery. Powiedz, czy ty szukałeś naszego kolegi Tadzia w tych papierach, czy szukałeś czego innego i tak ci się znalazło? Dobry wieczór Państwu. Czy szukałem? Tak, szukałem. Zbierałem materiały w ogóle dotyczące grup oporu Solidarni. Ja z podziemiem warszawskim osobiście nie byłem związany, natomiast miałem mnóstwo znajomych. I już od drugiej połowy lat 80. przy różnych spotkaniach pojawiało się nazwisko Mariana Kotarskiego. Że tam jest coś nie tak z nim, być może on jest ze służbami związany i tak dalej. Między innymi bardzo długo mi opowiadał taki inny podziemny wydawca Grzegorz Nawrocki, który był absolutnie przekonany o tym, że on był agentem. Jemu się nie powiodło po 90 roku, tak jak Kotarskiemu. Zmarł w biedzie i każde nasze spotkanie to był Kotarski, Kotarski, Kotarski. Więc w pewnym momencie, jak zacząłem szukać materiałów w IPN-ie, czułem jakby taki obowiązek w stosunku do Grzegorza Nawrockiego, do wielu innych osób, żeby tą historię wyjaśnić, udowodnić, był, nie był, rozstrzygnąć, tak? Także mimo, że szukałem też innych materiałów, to był na pewno taki bardzo mocny wątek w moich poszukiwaniach, które trwały 3 lata. 3 lata siedzenia w archiwum. Przede mną zresztą inni historycy też próbowali. Cała trudność polegała na tym, że szukałem postaci nieistniejącej. Marian Kotarski był postacią fikcyjną, wymyśloną przez służby. W związku z tym, jeżeli się znajdowały jakieś tam szczępy materiałów, to wyglądało na to, że on po prostu jest inwigilowany jako działacz podziemia. Nikomu nie przyszło do głowy, że on się może nazywać zupełnie inaczej, tak? Że mówimy o dwóch postaciach, ale tak naprawdę jednej osobie. To, że to się udało, to był z jednej strony wynik takiej mojej już determinacji, z drugiej strony to był troszeczkę mi przypadek pomógł. Dlatego, że materiał, który otrzymałem i który dla mnie już rozstrzygnął całą sprawę, pochodził z tak zwanych worków. Co się znajdowało w workach? To były materiały, które były przeznaczone do zniszczenia i na skutek jakichś tam okoliczności SB nie zdążyła tych materiałów zniszczyć. Wobec tego trafiłem na taki zeszyt, bardzo już przybrudzony,
gdzie był wykaz pracowników operacyjnych Departamentu II, czyli kontrwywiadu. Strona po stronie, poszczególne wydziały. Doszedłem do wydziału 6 Departamentu II i na samym końcu tej listy znalazłem nazwisko Marian Pękalski. Co mnie wtedy zastanowiło? Ta sama data urodzenia, te same imiona rodziców, to samo miejsce urodzenia, Szczecin i wreszcie to samo miejsce zameldowania w Warszawie. Niebywały zbieg okoliczności, to nie mógł być przypadek, także później już poszedłem troszeczkę innym tropem i szukałem już materiałów dotyczących Mariana Pękalskiego i historia się wyjaśniła. No nie wyjaśniła się do dziś, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ponieważ te materiały zostały opublikowane. To było 8 lat temu, ale teraz tutaj sobie tak pisaliśmy po kolei, kto po kim i dlaczego. I wymyśliliśmy, że Michał Mirecki powinien jednak opowiedzieć tę historię porwania. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, o tej historii opowiedzieć się w dzisiejszym trybie nie da, bo ja bym musiał się rozgadać i opowiadać o tym ze 2-3 godziny. Poza tym mam nadzieję, że większość z Państwa coś tam o tym słyszała. Tutaj mogę ogromne podziękowania skierować do nieobecnej niestety dziś Anity Gargas, która na temat mojego porwania zrobiła naprawdę znakomity, najlepszy do tej pory przynajmniej materiał filmowy, który powstał w grudniu roku 18, też tam brali udział koledzy. I ten materiał przedstawia chyba najlepiej dokumentalnie, tak jakby z punktu widzenia produkcji dokumentalnej, te wydarzenia, które miały miejsce w czerwcu 86 roku. A jak do nich doszło? Doszło do nich w ten sposób, że ja po prostu byłem wraz z Teosiem i Tadeuszem, no stanowiliśmy jeden ze sztabów Grup Oporu. Przepraszam, że mówię jeden ze sztabów, bo co do historii Grup Oporu jest trochę różnych takich no, wątpliwości. Ja mogę powiedzieć tyle, że dlatego jednym ze sztabów, ponieważ Tadeusz i ten chodzący za nim bez przerwy, przepraszam, Teoś i chodzący za nim bez przerwy Tadeusz, no spotykali się w różnych układach personalnych. Natomiast spotkania ze mną były to spotkania robocze, które polegały na tym, że one miały miejsce w roku 84, 85, no i do mojego porwania w roku 86. Były to spotkania, na których projektowaliśmy akcje głównie związane z gadałkami, ponieważ pod moim kierownictwem, tak to mogę powiedzieć, te gadałki były produkowane. Państwo wiecie pewnie, co to są gadałki. Dla tych, co nie wiedzą, to powiem pokrótce, że są to urządzenia, samodzielne urządzenia zawierające zasilenie, ścieżkę dźwiękową oraz wzmacniacze i głośnik, wszystko w takiej skrzynce, które te urządzenia stawiane były w różnych miejscach w Warszawie, a było ich bez liku. Nawet nie jestem w stanie sam teraz otworzyć, ile tych rzeczy było. Zresztą na sali, co jest dla mnie bardzo miłe, siedzi mnóstwo osób, które brały udział w działaniu Grup Oporu. Tutaj jest naprawdę silna grupa, więc wszyscy nas słuchają, a ci z Państwa, którzy dokładnie tego nie wiedzą, to chętnie będziemy jeszcze opowiadali, bo to jest niezwykła, wspaniała przygoda młodzieńcza, to co robiliśmy, a jednocześnie przede wszystkim walka o demokrację i wolną Polskę. To jest z całą pewnością tak to należy powiedzieć. I teraz rzeczywiście pod moim kierownictwem, w sensie technicznym kierownictwem, nie było żadnych funkcji tam, którymśmy sobie nie było tam żadnych rozkazów, tylko po prostu były zwykła, ciężka praca związana z tworzeniem urządzeń elektronicznych. Jednym z bardzo ważnych wykonawców był znakomity, nieodżałowany Wojtek Radziwon, którego tutaj żona Bogusia jest z nami i który te urządzenia wykonywał. Ale wykonywało te urządzenia jeszcze przynajmniej ze 2 osoby pod moim takim kierownictwem. A co do tego, przecież były to osoby polecone głównie przez Teosia Klincewicza i wszystkie się sprawdzały bardzo dobrze. No i w 84 roku, i to chyba tak na wiosnę,
Z T8 rozważaliśmy możliwość zbudowania nadajnika radiowego, który będzie działał na falach dźwięku telewizji. Przy czym również do wykonawcy takiego, potencjalnego wykonawcy tego nadajnika dostałem kontakt od Teosia i jest to Zbyszek Sarata. Zbyszka Saraty dzisiaj nie zapraszałem, bo on jest, powiem szczerze, troszeczkę obecnie po innym troszeczkę profilu politycznym i to jest dość przykre, bo znakomity facet zrobił to radio. Radio powstało. Zresztą Zbyszek Sarata był w ogóle znany. Zdaje się, że pani Zofia też go pamięta. Było tych ludzi kilka. Znaczy on był po prostu w tym środowisku pierwszego koru. Potem się połączył z grupami. Mało kto o tym wie, bo nikt tego tak dokładnie nie badał do tej pory jeszcze. W każdym razie Zbyszek Sarata był twórcą tego radia. Ono powstało na skutek mojego z kolei wyjazdu do Francji, gdzie zdobyłem części do tego radia. Zdobyłem je od kontaktu paryskiego. Tam też miałem spotkanie z panem Chojeckim, który mam nadzieję, że to pamięta jeszcze do tego, może mam nadzieję, że wrócimy, bo to prosiłem Majkę, żeby nie spotkała mnie z nim. Ale to są takie dygresje. Właśnie boję się, żebym nie pochodał za dużo w dygresję, bo muszę przechodzić szybko dalej. Mianowicie to radio powstało w 1985 roku. Pod koniec robiliśmy pierwsze próby na Ursynowie. Radio rzeczywiście skutecznie zagłaszało w okolicy, znaczy w promieniu około 1000 metrów telewizję i pojawiał się głos. Natomiast tak naprawdę szykowaliśmy to radio na jakąś taką naprawdę konkretną akcję, a tą konkretną akcją był zjazd partii w czerwcu, a właściwie w lipcu 1986 roku. No i tu się zbliżamy do 1986 roku. Ja bardzo zaangażowany w to, bo to oprócz radia oczywiście były cały czas gadałki, były też przez pewien czas wyrzutniki do, znaczy układy czasowe do wyrzutników, które stosowaliśmy. To wszystko się działo intensywnie, ja brałem udział w tych pracach i powiem szczerze, no rzeczywiście tutaj to można by już na temat zasad konspiracji, bo wiele razy słyszę różne uwagi, że z konspiracją to niewiele miało wspólnego, bo my się rzeczywiście czuliśmy wtedy dość bezpiecznie. Znaczy długi czas nic się nie działo, nie było żadnych wpadek w grupach, nie było żadnych historii, które by mogły nas tutaj skłonić do większej czujności. Teoś jak zwykle biegał po mieście, zanim Tadeusz, robili mnóstwo rzeczy, robiliśmy różną, te akcje były, no ja już nie wiem jak często, ale można powiedzieć, że no, raz na dwa tygodnie coś się w Warszawie działo. Potem był przez chwilę Czarnobyl, prawda, to było w maju i w kwietniu, tak? W kwietniu. Potem były jeszcze nasze akcje na placu Wilsona nagłaśniający, które nie udały się. I potem z kolei, no ja miałem akurat taką sytuację, że moja żona była w ciąży i była w miesiącu piątym. Nagle coś się zaczęło dziać i było zagrożenie przedwczesnego porodu. Trafiła do szpitala. Ja dzieląc jeszcze też wtedy działalność konspiracyjną i odwiedzanie żony, bywanie w szpitalu, te pierwsze dni czerwca jakoś tak spędziłem. I cóż, wszedłem do szpitala rano 18 czerwca do żony i zostałem wciągnięty, nawet się nie zorientowałem kiedy, do samochodu przez idących obok mnie dwóch mężczyzn. W samochodzie siedziało czterech i teraz, proszę Państwa, ja teraz nie będę opowiadał tego całego zdarzenia, bo ono miało swój burzliwy, dość dramatyczny przebieg. Potem mnie wywieziono za wał Jezuszyński. Wreszcie trafiłem po jakimś włożony w samochodzie z zaciemnionymi szybami do pomieszczenia, którego już nie miałem kompletnie orientacji. No wiedziałem, że nie może być to Gdańsk, bo byśmy przez dwie godziny tam nie dojechali, ale byłem włożony po myśl, tak żeby nie mieć pojęcia, gdzie byłem. No i dowiedziałem się dopiero o tym ze śledztwa w 1991 roku, ale to znowu wyprzedzam sprawę. Więc wracając do tego dnia, to było 18 czerwca, do wieczorem okazano mi rzeczy znalezione w moim mieszkaniu. Oczywiście nikt nie wiedział o moim zatrzymaniu z mojej rodziny. Włamano się do mojego mieszkania za pomocą moich kluczy. I bardzo, no powiedziałbym, już teraz to jest zabawna historia, są skrytką, dość sprytnej skrytce, która była wykonana w mieszkaniu moim za lustrem. Był nadajnik radiowy, ten nadajnik został stamtąd wyłamany łomem. No ktoś musiał po prostu wiedzieć o tym, że ten nadajnik tam się znajduje, a nikt nie chciał, zdaje się, pokazać, że wie, jak to miejsce otworzyć. Był na to sposób dość konkretny, z użyciem prądu elektrycznego z bateryjki. No nieważne. Znowuż muszę przyspieszyć. Proszę Państwa, czego do mnie chcieli porywacze?
Oni ode mnie chcieli, żebym został ich współpracownikiem. To w zasadzie zostało sformułowane dość szybko, aczkolwiek nie tak szybko, oni się w ogóle nie spieszyli. W tym czasie były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, grała Brazylia, oni gdzieś wychodzili, no, pilnowali mnie cały czas po dwóch, po trzech w pomieszczeniu, gdzie byłem przetrzymywany. Po jakimś czasie zdjęto mi kajdanki, ale znowu nie chcę opowiadać całego porwania. Trwało, może tak, co zadano mi, jaki trud? Otóż pozbawiono mnie snu. Przez cały dzień 18, następnie cały dzień 19, oczywiście noc, cały dzień 19 i do wieczora 20, czyli 60 godzin byłem pozbawiony snu i byłem cały czas rozpytywany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, a właściwie oni się przedstawiali oficerowie służb specjalnych PRL. No notabene troszkę się podśmiewali ze Służby Bezpieczeństwa. Ja w ogóle z nimi spędziłem mnóstwo czasu wtedy, proszę Państwa, bo to nie było tak, że mnie trzymano tam, jak się dowiedziałem oczywiście potem ze śledztwa, że to była Magdalenka. Tam nie ma, mam je chyba jedyny tutaj z tych obecnych, mam przyjemność być w tej Magdalence, znaczy mam przyjemność ją znać z autopsji. Tam nie ma, proszę Państwa, miejsca do przetrzymywania więźniów. Ja, to co ja widziałem, to ten pawilon, w którym widujemy czasami zdjęcia, jak Wałęsa, znaczy pawilon, taki długie pomieszczenie, gdzie Wałęsa z Kiszczakiem pije wódkę, z Boazerią. Takie tam są krzesełka, które ja pamiętam, charakterystyczne, zakopiańskie, do których się, pamiętam, opierałem stojąc. Także jak oglądam te zdjęcia z Magdalenki, no to poznaję to miejsce. Ale dobrze, co się działo dalej? No trwało to, dochodzimy do trudnego momentu tego wydarzenia. Mianowicie trwało to 60 godzin pod koniec. Co ja robiłem ze sobą? Ja uważam, że zachowywałem cały czas przytomność umysłu, aczkolwiek udawałem omdlenia, udawałem różne rzeczy, tam, no, że coś już w ogóle nie wiem. Muszę przyznać, że modliłem się, chyba nie udawałem, że się modlę, ale modliłem się na głos. Więc po prostu to tak. Ale duża część mojej aktywności tam to była próba zanalizowania tego, co się właściwie dzieje. Ponieważ, proszę Państwa, ja znałem różne przypadki zatrzymań, ale to były przypadki zawiezienia kogoś do Mostowa, albo złapanie na kotle, albo zatrzymanie, wezwanie gdzieś tam, czy areszt na Rakowieckiej. Ale nie miałem pojęcia, z czym ja mam do czynienia. To znaczy siedzę w jakimś pomieszczeniu, w eleganckim, takim wydawało mi się, ja to nazywałem wtedy ośrodek wypoczynkowy, no, jakiś ośrodek wczasowy, tak to wyglądało. I w tym ośrodku wczasowym siedzę drugi dzień, trzeci. Tak, po pierwsze wiedziałem, że nie ma opcji, że zostanę współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo to by musiałoby przekręcić całkowicie mój powód, dla którego już byłem piąty rok w konspiracji. To w ogóle było wykluczone i być może, i powiem wam, że miałem świadomość, że to może być koniec mojego życia, cała ta historia. I tak niestety skończyła się historia Piotra Mazurka, chciałem powiedzieć, bo tutaj Marek tego nie dopowiedział. To znaczy Marek skoczył z 10 piętra. I wiedziałem, że to nie może tym się skończyć. Natomiast nie wiedziałem, czym się skończy, ponieważ trzeciego dnia tego porwania ci panowie pokazywali mi nagrania z domu moich rodziców, jak moi rodzice szukają mnie na milicji i po szpitalach, żebym zobaczył, że sprawa jest poważna. To znaczy, że ja naprawdę zniknąłem i myśmy zeszli już daleko trzeciego dnia tego porwania, dobyliśmy już bardzo daleko, to znaczy mówili mi, ciebie to już właściwie, Michał, w ogóle nie ma. Ty już nie jesteś poza prawem. Ja powiem wam jedną rzecz, to jest też szokująca rzecz, bo większość ludzi o tym wie, to znaczy wiedzą o tym historycy, tutaj Wojtek Sawicki i koledzy moi wszystkim. Słuchajcie, ja zrobiłem ten numer dwa razy w życiu. Pierwszy raz go zrobiłem w lutym 82. Ten sam, który zaraz, ten nie został odnotowany, znaczy został odnotowany w tym sensie, że dali mi sort tak zwany. To może Wojtek będzie potem wyjaśniał. Natomiast postanowiłem w ostatniego dnia tego porwania, stwierdziłem, że ja muszę w takim razie jednak spróbować, podobnie jak w roku 82, po prostu podpisać, a następnego dnia zrobić raban na cały kraj. Znaczy wtedy zrobiłem raban na cały uniwersytet za pierwszym razem. Zrobiłem raban na pierwszy... To już nie będę wam opowiadał, jak doszło do tamtego spotkania. Miałem, krótko mówiąc, drukarnię w domu i zatrzymała mnie policja i wygrodziła mi rewizja. Jedynym wyjściem było to, żeby nie doprowadzić do rewizji. I rzeczywiście wtedy się udało. Po prostu podpisałem im jakiś papier, którego do tej pory nie widziałem. To jest tylko z mojej relacji znamy tą sprawę, bo tych dokumentów w ogóle nie ma. One zniknęły, zdaje się. No mam nadzieję, że kiedyś się znajdą. Także
zapewniłem panów wtedy bezpieczniaków, bo to było na, teraz pamiętacie, mówię o roku 82, wróciłem do niego, żeby opowiedzieć wam, że ja ten numer dwa razy zrobiłem. To znaczy wtedy w 82, tak, dobrze. W 82 następnego dnia ogłosiłem to, pojechałem do dziekana i powiedziałem, panie dziekanie, ja coś im podpisałem, ja to odwołuję, to było pod przymusem. I dziekan Grzelak pomógł mi to wszystko odkręcić i nawet nie został wtedy wpisany, żadne notacje nie zostały uczynione, aczkolwiek jakieś tam notatki o tym pozostały, ale wtedy uznałem, zostałem uznany za osobę, no, zagrażającą bezpieczeństwu państwa. No, ale potem nic się takiego nie działo, dopiero, bo byliśmy wszyscy pod opieką Tadeusza. Ja rzeczywiście tutaj za bardzo może, już i tak za dokładnie opowiadam, także muszę znowu już wyskoczyć z tego, Marek mi przypomina. Mogę powiedzieć tyle, że po wyjściu z tego po tym jak oni uznali, że chyba jednak będzie z nami współpracował, bo ja od pewnego momentu ich do tego naprawdę gorąco przekonywałem, ponieważ uważałem, że to jest, że muszę natychmiast wyjść i powiedzieć moim kolegom, co tu się po prostu dzieje, bo to oni nie wiedzieli, bo miałem wrażenie, że nie wiedzą. I spotkałem się z kim? No z T8 i z Tadeuszem. Także tutaj to jest taka historia, która właśnie zapętla się to w sposób niebywały. Notabene tutaj widzę, Ula mnie ukrywała w tym czasie. No w ogóle to są rzeczy, które musiałbym znowuż bardzo długo opowiadać, bo to znowuż trzeba to usiąść. Przy czym moim zdaniem skuteczne było to, że następnego dnia powiedziałem kolegom i spotkałem się też z obecnym tutaj Wojtkiem Nachiło, który był szefem Waldeczków i spotkałem się z kilku, tylko mogłem i powiedziałem, słuchajcie, jestem spalony, ze mną jestem skończony, nie będzie mnie już w podziemiu. Bezpieka mnie dopadła, nie wiem kto. Może to byli Ruscy, ja nie wiedziałem dosłownie. Miałem takie na początku wrażenie, że to jest w ogóle to nie jest normalne, co się ze mną stało. Ale mówię, słuchajcie, z tego co, a poza tym miałem dość dużą wiedzę na temat tego, o co oni wiedzą, ponieważ oni przez parę dni rozpytywania mnie, no, zadawali różne pytania, a co było na tej ulicy? Ja generalnie miałem obraz tego, co oni wiedzą. Więc powiedziałem Teosiowi natychmiast, jakie miejsca są no, zagrożone. I Teoś zarządził w takim razie ewakuację tych wszystkich miejsc, no, ale o tym wszystkim wiedział Tadeusz. Ja do tej pory nie rozumiem, czy on wiedział i przekazywał tą informację bezpiece, czy grał jakąś własną grę. Trudno powiedzieć. Pamiętam zdenerwowanych obu. No ale Teoś mi dał, mówię sobie, parę dni, za chwilę możesz się ukrywać, na razie sekundę udawaj, że będziesz współpracował, to znaczy po prostu bądź, no już wiem, już dobrze. Więc teraz, słuchajcie, muszę rzeczywiście mocno przyspieszyć. Kończ. Dobra, nie, bo teraz chciałem dojść jeszcze do tego momentu, w którym po... Dobrze, więc słuchajcie, dobra, kończę to, ten wątek. Jest rok 89, mamy okrągły stół, po okrągłym stole powstaje komisja Rokity. Pierwszą rzeczą, jaką robię w tym momencie, piszę do komisji Rokity skargę na porwanie z roku 86. Komisja Rokity działa dość powoli, ale skutecznie. Zostałem wezwany do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie, pan prokurator Piekarski, a potem naprawdę tutaj chylę głowę przed nieżyjącym panem prokuratorem Januszem Kalwasem, który dopadł po 6 latach, w 90 roku, dopadł wszystkich porywaczy, którzy mnie... Ja nie wiem, jak on to zrobił. Nie mam pojęcia, może to w aktach jest, ja tych akt nie mogę za bardzo czytać, bo się denerwuję za bardzo. Znaczy czytam oczywiście, ale nie wiem dokładnie, jak on to zrobił, że on tych wszystkich ludzi wyłapał. Złapał ich, czyli przyprowadził Krzyżanowskiego, szefa całej tej całej reszty oraz ich podwładnych, mianowicie pana Ciecholewskiego, Frontczaka, pana Rosołowskiego oraz pana Burdę. Sieńko to był ponad nimi, on nie brał udziału w porwaniu. Sieńko i Sereda byli oskarżeni w tej sprawie, za chwilę, o której powiem, znaczy szybciutko o niej powiem, byli oskarżeni, ale nie zostali, ale ja ich nie znałem, to znaczy oni nie byli podczas porwania. Natomiast Krzyżanowskiego, jeszcze takiego jednego Kaczmarskiego, który podobno nie żyje, ale miał drugie nazwisko Maćkowski, ja poznałem tych ubeków, ale najciekawsze to jest to, że proszę państwa, ci wszyscy panowie, w momencie kiedy ja już wraz z prokuratorem Kalwasem próbowaliśmy dociec, co się stało ze mną w 86 roku, ci panowie wszyscy pracowali w Urzędzie Ochrony Państwa. Czyli wszyscy porywacze moi,
których tutaj wymieniłem, czterech, którzy byli, piąty nieżyjący i dwóch generałów Departamentu Wydziału VI Departamentu II Sieńko i Sereda. Wszyscy pracowali, siedmiu porywaczy, ja dwóch, jakich nie, tylko dwóch nazwisk nie mam, ale wszyscy pracowali w UOP-ie. I teraz tak, zostali, no ci, którzy pracowali w UOP-ie, zostali coś mówić. No nie wiem, może w którą stronę mam pójść, bo rzeczywiście czas leci. Ja mógłbym... No teraz zabierasz Markowi Głowackiemu to, co on miał Słuchajcie, opowiedzieć. To ja to szybko kończę. W 86 roku, w 91 roku śledztwo Kalwasa doprowadziło do postawienia przed sądem Krzyżanowskiego, jednego z porywaczy, oraz jego dwóch oficerów, jego przełożonych, Sieńko i Seredę, przed sądem. Przed sąd, przytłoczony dowodami, które zgromadził Kalwas, to były przesłuchania kilkunastu osób, w tym mojej rodziny i osób, które mnie poszukiwały, no udowodnił, że to trwało trzy doby i w związku z tym tłumaczenia, że to było zwykłe zatrzymanie prewencyjne, bo tam oni różne cuda mówili, no okazało się nieprawdą. I wtedy, i to jest pierwszy krok do poznania prawdy, bo dzięki temu, że Kalwas, pan prokurator Kalwas, to jest ten, który FOS rozwikłał notabene, nie żyje od 10 lat, więc pan prokurator Kalwas znalazł ślad do tych porywaczy, to ja mogłem, a to już powiem przy drugim wejściu, mam nadzieję, że jeszcze wejdę, zwrócić się w związku z Kotarskim, którego ujawnił Włodek i w związku z tym, że nic się z tym Kotarskim przez parę lat właściwie nie działo, po prostu mogłem zgłosić do IPN-u wniosek o wszczęcie tego śledztwa. I to śledztwo zostało wszczęte przed półtora rokiem, dzięki notabene pomocy grupy Adama Słomki, która na sąd wywierała presję tutaj. No mógłbym, muszę o tym powiedzieć, ale przynajmniej hasłowo, w tej chwili presja była ogromna, bo grupy ludzi z Adamem Słomką się pojawiały w sali sądowej i sędzina wreszcie uznała, że należy tę, bo najpierw IPN odmówił. Michał, tylko uporządkuj jedno. Trzech złapali, że tak powiem. Trzech oskarżyli i co, poszli siedzieć? Ale oni udowodniono im winę, ale odstąpiono od wymierzenia kary na podstawie amnestii z 89 roku. I to jest właśnie pierwszy punkt. Amnestia z 89 roku, z grudnia, umożliwiła unieważniła bezkarność. Bezkarność. Ja tu będę jeszcze prosił Marka Harasiuka też o wypowiedź. No, także, ale to na razie może przejdźmy dalej, bo nie chcę właśnie... No, poczekaj. Więc trzech. Amnestia nie ma sprawy, a dwóch w ogóle nikt nie znaczy, znalazł. Dwóch to było bardzo takich, zdaje się, no, zupełnie pilnowaczy po prostu, takich pistoletów. A, ciecie takie, ciecie. Tak, nic takiego... Tak. Ale ja tych konkretnych, które wymieniłem, Frąckowiak, Burda. Aha, tutaj między nami nasz kolega z grupy oporu, który potem pracował w UOP-ie, potwierdza, że zna tych kolegów z pracy po prostu. Pracowali po prostu. Także po prostu oni przecież, proszę Państwa, ja muszę to dokończyć, po prostu oni przejęli służby w sposób taki, że 100% przeszło do tego UOP-u. Owszem, tam doszło naszych ludzi trochę, ale niestety UOP przejęty przez bezpiekę, przez najczarniejszą bezpiekę, w pewnym momencie, no, podejrzewam, że dalej mógł robić, co chciał ze sprawą. A teraz w takim razie Marek nam powie informację. Mam nadzieję, że w punktach masz, Marek. Znaczy, ja powiem tylko konkluzję, bo wszystko wynikało z słów Michała. Tak zwane przekształcenie, koniec Imperium MSW, które miało mieć miejsce w 1990 roku i przekształcenie tegoż MSW w UOP było dość parodystyczną, powiedziałbym, dość parodystycznym procesem. W każdym razie, nie wchodząc w jego szczegóły, nastąpił później w roku 1993 powrót SLD do władzy i konkluzja jest taka, że na przykład w roku 1996, a więc jakby 7 lat po zmianach, 7 lat po tych wspaniałych słowach, że to komunizm się skończył, 2/3 pracowników WOP-u to byli SBC. Taka jest konkluzja tej części. Tak, to ja chciałem teraz Wojtka Sawickiego poprosić, bo gdzie jest nadzieja? No, nadzieja w upartych historykach, którzy kochają swój zawód albo traktują jako misję,
lub jakieś spełnienie, jak się tego szuka? Co ty jeszcze możesz znaleźć? Czy w ogóle cokolwiek jest jeszcze do znalezienia? Może już nic nie ma. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Sprawa jest bardzo ciekawa i bardzo wielowątkowa. Też bardzo muszę uważać, żebym nie wszedł w dygresję, bo mam do tego jeszcze większe zdolności niż Michał. Ale powiem tak, tak trochę puentując to, było, co było powiedziane, zanim przejdę, o co pytałaś, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, żeby Państwo mieli świadomość, co nie jest jeszcze powszechnie znanym faktem, nawet wśród tych opracowań, które już powstały w IPN-ie. Departament II MSW, czyli kontrwywiad, był szalenie zaangażowany w zwalczanie opozycji demokratycznej i elit, zwłaszcza elit warszawskich. To jest jedną z konkluzji, do której doszedłem już wiele, wiele lat temu, śledząc nie tyle zachowane teczki, bo tych brak, ale zapisy ewidencyjne i ten słynny Wydział 6 Departamentu II, bo publicznie wiemy, że tak zwane Biuro Studiów SB, jak najbardziej, również wywiad, który głównie elity emigracyjne rozpracowywał, ale także kanały przerzutowe, ale właśnie jeżeli mamy pobocznie do tego wywiadu, to takim wsparciem na całym świecie dla wywiadów jest kontrwywiad. I Kiszczak wydzielił służbę wywiadu i kontrwywiadu, oddzielił ją od zwykłej bezpieki, bo to wszystko była służba bezpieczeństwa od strony prawnej, ale oni się uważali za coś lepszego. I to cały czas nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo i wywiad, i kontrwywiad zajmował się tymi elitami podziemia. Zarówno Wydział 11 Departamentu I, czyli wywiadu, rozpłynął się bez śladów, wszystkie dokumenty istotne zniszczył, co nie zmienia faktu, że funkcjonariusze tego zbrodniczego wydziału później w zarządzie wywiadu UOP i później w agencji wywiadu grali pierwsze skrzypce. Mógłbym dawać dużo przykładów personalnych, ale nie ma na to czasu. I tak samo kontrwywiad, i to też jest nieprzypadkowo, i ten wywiad i kontrwywiad, one przeszły do UOP-u w ogóle bez żadnej weryfikacji, nawet fikcyjnej. Bo jednak z tej zwykłej bezpieki trochę osób wyrzucono, zweryfikowano, nie przyjęto, chociażby z tego powodu, że UOP już nie miał tyle etatów, która miała służba bezpieczeństwa. Trzeba było się pozbyć. Tak samo pion kościelny. A kontrwywiad niestety przeszedł prawie suchą nogą. To całkowicie potwierdzam. I jest to głębsza sprawa, ponieważ ten kontrwywiad, jeżeli chodzi o Warszawę, o elity, o podziemie, o TKK, czyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną, moim zdaniem on miał tutaj decydujące znaczenie operacyjne, z czego jeszcze większość historyków, a tym bardziej opinii publicznej, sobie nie zdaje sprawy. I dlatego tu nie ma w ogóle przypadku. Magdalenka to był tak zwany obiekt 163, kryptonim. To był obiekt w dyspozycji Departamentu II. To był ich wewnętrzny jakby ośrodek szkoleniowy, tajny pod Warszawą. Dlatego wybrali go, żeby po prostu porwać, bo czuli się jak u siebie, że tak powiem, w domu. I to jest bardzo charakterystyczne, że w tym ośrodku były później rozmowy magdalenkowe, czyli przed okrągłym stołem. To też, to w ogóle nie są przypadki. To pokazuje właśnie, które struktury służby bezpieczeństwa to wszystko rozgrywały. Niestety akta tego kontrwywiadu wytworzone, niegdyś bardzo obfite, o czym wiemy, jeżeli chodzi o te działania wokół elit opozycyjnych, elit warszawskich, zostały całkowicie przetrzebione. Praktycznie tych akt nie ma, kompletnie. I to nie tylko nie ma akt, które były w 1989 roku na biegu, były czynne, bo te to masowo niszczyli wszyscy ubecy, wszystko co było ciekawe, co mieli na biurkach niszczyli, ale jednak w przypadku znacznej części SB akta stare, zapomniane, takie, które od 4 czy 5 lat były w archiwum, się zachowały i historycy z nich korzystają. W przypadku tego Wydziału 6 Departamentu II zadano sobie trud, żeby również w 1989 roku wyciągnąć wszystko z archiwum, co było zarchiwizowane. I tak teczka Michała Mireckiego została zarchiwizowana w 1986 roku, bo po tym porwaniu, kiedy on zerwał tą jak gdyby współpracę, wyjawił ją i wycofał się z życia opozycyjnego, oni nie widzieli nic innego, jak tylko to, żeby tę teczkę zarchiwizować, złożyć do archiwum. Przy czym bardzo ważne jest zapisy ewidencyjne, bo tylko to po tej teczce zostało, że jak na początku przez całe lata traktowali go jako osobę rozpracowaną pseudonim psycholog, później przez chwilę między czerwcem
powiedzmy, a bodajże lipcem czy sierpniem traktowali go jako TW Marek, bo on właśnie, no, żeby ratować po prostu swoje życie, to nie ulega kwestii, zgodził się na taką fikcyjną w ogóle, nie na tyle na współpracę, co na deklarację pustą tej współpracy, żeby po prostu uciec z tej matni. I później w tych zapisach ewidencyjnych wiemy, że oni z powrotem go zaczęli traktować jako osobę rozpracowywaną. To jest taki jedyny, mamy pośredni dowód zwycięstwa Michała, że on nie był tym tajnym współpracownikiem, to nie wiemy tylko z jego relacji, chociaż ona jest tutaj naszym głównym źródłem wiedzy, ale z tych niestety zapisów, a teczka, która była pięknie złożona w archiwum i nawet przez tym pierwszym etapie zniszczeń 89 roku też wiemy, że przetrwała, to niestety ona, która by nam wszystkie okoliczności tego porwania i wielu innych tajemnic z warszawskiego podziemia zapewne odsłoniła, nie ma. Jak to się stało? No, przyczynił się też do tego, i tu już dotykamy trzeciej RP, no także Michał, bo Michał bardzo ostro walczył o prawdę już w 89 roku, jak powstała, jak sam wspominał, komisja Rokity i robił dużo szumu. I już wtedy, i to zwracam Państwu uwagę, bo to jest bardzo charakterystyczne, już wtedy Gazeta Wyborcza go opluła piórem swojego głównego publicysty Piotra Smoleńskiego. Pawła Smoleńskiego, też byłego działacza grup oporu. Niestety też jego teczka się nie zachowała. Wiemy, że był zarejestrowany jako osoba tak zwana zabezpieczona, a więc daje to różne domysły. I po prostu został Michał ośmieszony w tym artykule, że jakiś wariat, nie wiadomo o co mu chodzi. Także już w 89, już na samym początku tych zmian Gazeta Wyborcza wykonywała swoje zadania w tym scenariuszu. I na to mamy wiele dowodów, a przykład Michała jest tutaj absolutnie podręcznikowy, bym powiedział. I niestety z zapisów ewidencyjnych wiemy, ten artykuł był kiedy? We wrześniu czy w październiku? W grudniu? No, koniec 89 roku. Wtedy w tym czasie ta teczka, bo jeszcze cały czas istnieje Służba Bezpieczeństwa do maja 90 roku, wypożyczono tą teczkę Michała Mireckiego i już nie zwrócono do archiwum. Po prostu oni się strasznie przestraszyli. Jeszcze mieli tą władzę, jeszcze całkowicie nad tą SB panowali, tym bardziej, że i w Łopie grali pierwsze skrzypce i oni prawdopodobnie wtedy zaczęli na gwałt, bojąc się tej sprawy, usuwać dowody z archiwum. Także no, paradoks i przykra sytuacja dla Michała polega na tym, że gdyby może siedział cicho wtedy, to może ta teczka by przetrwała, chociaż gwarancji nikt nie daje. Natomiast oni wtedy, nie kiedy inne dokumenty niszczono na masową skalę, tylko właśnie prawdopodobnie dlatego, że Michał podjął takie działania wyjaśniające, od razu była reakcja Gazety Wyborczej ośmieszająca i od razu skorelowana w czasie wyciągnięcie tych materiałów z archiwum i już nie odwrócenie, zniszczenie ich tak zwanym we własnym zakresie. Długo by o tym mówić. Pozwólcie Państwo, że jeszcze powiem o jednej bardzo ważnej sprawie, już teraz o Kotarskim, bo ja słuchając tych opowieści wielokrotnie od Michała i od Włodka Domagalskiego, tak też żyłem przez dłuższy czas w takim przekonaniu, też nie będąc z urodzenia warszawianinem i raczej będąc związanym z opozycją w innych ośrodkach, więc nie mając tutaj takiego dobrego rozeznania jakby z autopsji, że ten Kotarski został, niczego nie odbierając Włodkowi, zdekonspirowany w 2012. No de facto został. Ale tak naprawdę jak się dzisiaj przegląda pewne dokumenty, które się zachowały z podziemia, to okazało się, i to też jest bardzo charakterystyczne, i tutaj zaraz dojdziemy do trzeciej RP, on został już zdekonspirowany tak naprawdę w 82 roku. Ponieważ Kotarski pojawił się, był, może Państwo na pewno słyszeli o takim słynnym prowokatorze, jednakowoż zdekonspirowanym w 82 roku w MRKS-ie, nazywał się Sławomir Miastowski. To był agent tajny współpracownik SB, który później został, no Adam mógłby dużo o tym opowiadać, pozwól, że ja tylko króciutko powiem. Ten człowiek został, doprowadził w dużym stopniu do wsypy w MRKS-ie, niemniej jednak no, było już to tak oczywiste, że był spalony. I później jak różni ludzie zaczęli analizować sytuację Kotarskiego, to przecież przypominali sobie ci, którzy ocaleli z MRKS-u, z tamtego jakby pogromu 82 roku, że przecież Kotarski kręcił się przy Miastowskim. Od razu powiem, że Miastowski też był agentem kontrwywiadu Departamentu II, tego samego, tej samej struktury.
tego samego wydziału oczywiście. Zaraz do tego dojdę. I ja mam bardzo ciekawe, znaczy nie ja jestem jego ani odkrywcą, ale są dwa bardzo ciekawe grypsy z podziemia. Mam tutaj, gdyby ktoś był zainteresowany, dokładne fotokopie. Z 83 roku z września, czyli mniej więcej po roku od wpadce MRKS-u, kiedy Kotarski cały czas kręci się w różnych strukturach podziemia. I jest to list Zenka do Marysi. Zenek to był pseudonim Ewy Kulik, a więc najbliższej osoby Zbigniewa Bujaka, czyli Ewy Kulik, do Jacka Józwy z Grup Oporu, który używał właśnie tutaj, Ewa Kulik miała męski pseudonim Zenek, a Jacek Józwa dla lepszej konspiracji żeński Marysia. I już ona go uświadamia, Ewa Kulik, w 83 roku we wrześniu, że mają pewne informacje, że tenże Kotarski, to w pierwszym liście jest przekręcone jego nazwisko, ale nie ma wątpliwości, że chodzi o niego, pada pseudonim Tadeusz i inne okoliczności wskazują, że chodzi o tę osobę, że jest na pewno powiązany z SB. I jest drugi list, paru dni później, gdzie już zacytuję Marysiu. Informacja o tatku pewna na tyle samo, co informacja o Miastowskim. Czyli praktycznie powiedzieć, że 100%. I co się stało z tą informacją, że ona zaginęła w podziemiu? Tak? To czasami się tak zdarza, że powiedzmy ktoś odszedł, ktoś zabrał ze sobą te informacje, ale okazuje się, że najbliższa osoba Zbigniewa Bujaka, czyli tego w ogóle całego jądra opozycji warszawskiej, przynajmniej tego z wysokiego C, wie o tym, że Kotarski jest agentem. 83 rok. I co się dzieje? Zupełnie niesamowita historia. W grudniu 85 roku, to są już trochę inne czasy w opozycji, w podziemiu, dużo się zmieniło. Mógłbym o tym długo mówić, a nie ma na to czasu, więc proszę mi wybaczyć, że będę mówił pewnymi skrótami myślowymi. Grudzień 85 rok jest niesamowite, moim zdaniem niesamowite, oświadczenie RKW NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, czyli akt najwyższej wagi jakby urzędowej związku głównej struktury mazowieckiej, właśnie nie jakieś tam publicystyka w tygodniku Mazowsze, numer 152, nie jakaś publicystyka, nie jakiś artykuł nawet jakiegoś autorytetu, tylko oficjalne stanowisko RKW, które było zatytułowane Cała tradycja europejska. Przypomina mi to po prostu ten rechot z 92 roku, z ujawnienia listy Macierewicza, gdzie cała RKW mówi, że to jest w ogóle nieprawda, że Tadeusz Kotarski, czy Marian Kotarski, bo pod tym nazwiskiem był znany, jest ubekiem. Tak. Oczywiście. Chodzi mi o to, że po prostu to jest niesamowite. Mamy jeszcze, wydawałoby się, że głęboką konspirację. 85 rok, jeszcze amnestia, jeszcze nikt może poza SBC-ją i jakimiś zupełnie elitami nie myślał o tej amnestii, która będzie za pół roku, w 86 roku, a już jest w stylu, na wszelki wypadek oświadczamy, że ten człowiek, o którym ktoś waży się mówić, że jest agentem, że on nie jest agentem. Dowodów na to nie przedstawimy, ale nie jest. My autorytety mówimy. To jest po prostu, to jest po prostu dla mnie niesamowity dokument. O tym, że Kotarski nie jest agentem i że nie wolno go tak nazywać. I teraz, dlatego tylko pozwolę sobie, już kończąc ten wątek, w styczniu 86 roku z MRKS-u przyszło pismo pełne oburzenia właśnie do, bodajże to było do, kierowane do, nie do samego Bujaka, tylko chyba do jego bliskiego współpracownika, przez współpracownika pseudonim Robert MRKS-u. Być może Adam wie, kto się za tym krył, bo ja niestety nie mogę cały czas ustalić. Szkoda, może ta osoba jeszcze żyje. I tylko on mówi tutaj wyraźnie, mówi, że to jest oczywiście całe, że to jest skandal, że takie oświadczenie w tygodniku Mazowsze było opublikowane. Natomiast wyraźnie jest opisane, że w zasadzie Kotarski został już wtedy zdemaskowany i nawet Teoś Klincewicz miał być o tym poinformowany. I że jedynie Miastowski był osobą rekomendującą Kotarskiego, że wszystkie adresy, które znał Kotarski, wpadły, a te, tylko nie wpadły te, które nie znał,
No i czyli jakby kontrwywiad MRKS-u to doskonale ustalił. I ta informacja, i to po prostu, to jest niesamowite w sensie, czym się dziwić o sojuszu pewnych elit z SB przy okrągłym stole, czy z Kiszczakiem, jeżeli jeszcze 4 lata wcześniej w sposób jawny, być może głównego prowokatora w podziemiu warszawskim, jakim był Kotarski, po prostu te przyszłe elity okrągłostołowe zostały na pewno w jakiś sposób zmuszone za pomocą jakichś wpływów do tego, żeby jakiś taki hołd wiernopoddańczy, bo ja to traktuję, to oświadczenie w tygodniku Mazowsze, proszę Państwa, jako już hołd wiernopoddańczy narzucony przez Kiszczaka. Tak, że oni byli testowani, ile mogą zrobić, oni zdawali, był zdawany jakby no po prostu taki egzamin, który zdali dla komuny, tak, że można na nich liczyć. To jest taki bardzo ciekawy epizod, warty nagłośnienia. Oddaję głos może inną osobom. Moment. Masz do dopowiedzenia. Wojtek tutaj przed chwilą zacytował list Ewy Kulik, bardzo ważnej osoby we władzach podziemnej Solidarności, którym jednoznacznie stwierdzała, że to jest agent, tak? Tymczasem ja mogę dopowiadając powiedzieć, że już pod koniec lat 80., w drugiej połowie lat 80., kiedy Kotarski odłączył się od grup oporu i działał już w rytmie na własną rękę, to jest do udowodnienia przeze mnie, otrzymał z Zachodu pomoc co najmniej rzędu 40 tysięcy dolarów. W tamtym czasie ogromna kwota i miałem w ręku pisma od Konrada Bilińskiego, nie wiem, męża, partnera Ewy Kulik, bardzo bliska osoba, tak? Gdzie on daje gwarancję, że Marian Kotarski jest bardzo ważnym działaczem podziemia warszawskiego. Tak, no to ja muszę teraz przypomnieć sobie, że ten list, który był właśnie od MRKS-u do RKW, to był właśnie do Konrada Bielińskiego, też nie przypadek na pewno kierowany. Jedno jest, bo tutaj oczywiście my dokładnie wiemy, o czym mówimy, część z Państwa, jak mówimy Teoś i Tadeusz, to nie bardzo wiedzą, no Teoś był szefem grup oporu, Tadeusz, o którym tu mówimy, czyli Kotarski był cały czas przy nim. Nasze losy kolegów z grup oporu, czy też moje, układały się różnie. Natomiast Tadeusz, nasz kolega z podziemia, szedł prostą drogą, miał znakomicie prosperujące wydawnictwo. Nikt mu w tym nie przeszkadzał. Wielu naszych kolegów też pracowało u niego w tym wydawnictwie. To wszystko było takie dosyć dziwaczne, szokujące, szczególnie po odkryciu Włodka, czyli od 8 lat. Kiedy no wszystko wiemy o Tadeuszu Szkole, że nie ma czasu, żeby tak przeczytać ten jego nieprawdopodobny życiorys i to, że w tym okresie awansował, 4-krotnie awansował, że tak powiem, do majora, na cały czas będąc koło nas. To wydawnictwo dalej istnieje, jest tam przekazane komu innemu. Świetne książki wydawał, świetni autorzy u niego publikowali te książki. Wydał ostatnio fantastyczną książkę, polecam, Chłopcy z placu Moskwy, węgierskiego pisarza, znakomita powieść o takich chłopakach właśnie w wieku kolegów wówczas, czyli kilkunastolatka, którzy próbują sobie wyrąbać przestrzeń wolności jakąkolwiek, otoczeni, opleceni pajęcznami esbeckimi. I to wyszło z tego wydawnictwa, które już pewnie nie jest jego, ale w każdym razie on to nadzoruje. I nie wiemy, czy ma dobrą emeryturę, czy nie ma emerytury. Marek nam powie, jak to wygląda. Bo tylko chciałam powiedzieć, no jedno nam się udało, zabraliśmy im te kolosalne emerytury. On właśnie, że w ogóle nie potrzebuje. Natomiast, no, czy ja mogę jeszcze koledze oddać, jeszcze ja pamiętam o tobie, słowo.
daj słowo, to ja jestem Marysia Jacek Józwa, który dostał te kwity podziemne. I w tym okresie, kiedy te kwity przyszły, ja pomimo tego, że byłem wtedy w kierownictwie Grup Oporu, nie miałem kontaktu z, znaczy nie miałem kontaktu z Tadeo. W momencie, w którym pojawił się Tadeo, pojawiły się wątpliwości, rozmawialiśmy z Tosiem na ten temat i padła sugestia taka, że on zdaje sobie z tego sprawę, że może być tego typu sytuacja, ale że Tadeo jest człowiekiem łasym na force i jak damy mu zarobić, to będziemy mieli względny spokój. Taka była informacja. Jaka była decyzja RKW, że wydało takie oświadczenie i inne, na ten temat nie wiem. Bo wielokrotnie padają właśnie zastrzeżenia takie, że wiedzieliśmy wcześniej, że kwity przyszły wcześniej. Ale ja nie broniłem Tadeusza. Nie broniłem Tadeusza, tylko mówiłem tak jak mówiliśmy, prawda? Nie było jasności sytuacji. Wielokrotnie rozmawialiśmy wśród kolegów na ten temat. Zdania były bardzo podzielone. Bardzo podzielone. Nie wiem, czy sobie przypominacie, onegdaj jak Tadeo przejmował rytm, urządził zebranie rytmu, gdzie zaordynował głosowanie. Kto chce z kim być? Czy rytm ma być przy Tadeuszu, czy rytm ma być przy Teosiu? I większość rytmu głosowała, że chce zostać przy Tadeuszu. Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedy już było wiadomo, ja mówię o tych 8 latach, bo mogliśmy naprawdę się dawać nabierać i dawaliśmy się nabierać oczywiście, tych 8 latach, rzeczywiście to jest szokujące, że część z naszych kolegów zapomniała o tym, kto mógł być ofiarą tej klasy SBK, jakim był Tadeusz. Że to są śmierci, że to są tortury, że to są porwania, że to są więzienia, że to jest połamane życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I też z tego wynikają takie podziały, które tutaj są, dlatego że część z nas uważa, że nie wolno zapomnieć, po prostu nie wolno nie brać odpowiedzialności, wspierać SBK, nie pamiętając o naszych kolegach, bo my jeszcze żyjemy, a wielu rzeczywiście to życie zostało złamane lub wręcz odebrane. Także tak wygląda konkluzja. Jak rozmawiałem dzisiaj z Wiesławem Johanem, potem jeszcze z Piotrem Andrzejewskim, oczywiście prosili, żeby wszystkich pozdrowić, ale powiedzieli, powiedz, że najważniejsze jest mówić prawdę, bo inaczej wszyscy przepadniemy. O prawda i o to się trzeba bić, nie kręcić, prawda, tylko mówić jak jest. Michał, czy ja mogę Marka poprosić o to, a potem do ciebie. Marek Pyza, Marcin Wikło napisali artykuł o losach esbeckich emerytur i rent. Tych, które to zabraliśmy i wygraliśmy przez chwilę. Co ja tu robię? Mógłbym zapytać. Dzięki Majko, że w tym zacnym gronie mogę się znaleźć. Dobry wieczór Państwu. Ja naprawdę króciutko. Bo rzeczywiście napisaliśmy taki tekst przed paroma tygodniami z Marcinem Wikłą w tygodniku sieci. Toga w togę z esbekami. No i nie zgodzę się z tobą, Majeczko droga, że zabraliśmy im te emerytury, bo wcale tak nie jest. Okazuje się, że wszystko jest w Polsce do odkręcenia, jeśli sądy działają tak, jak działają. Pan Marek mówił o tym takim certyfikacie bezpieczeństwa, jakim dla byłych SB-ków było zatrudnienie w Urzędzie Ochrony Państwa później. Oni się oczywiście na to powołują dziś, wielokrotnie składając odwołania od tych decyzji zmniejszających im emerytury, renty. Warto o tym pamiętać, że nie zabierających, tylko zmniejszających do średnich świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto pamiętać, jakie to są proporcje. Mam przed sobą parę notatek, żeby mówić na konkretach. A propos tych liczb, chociażby 2200 emerytury, 1600 renty z tytułu niezdolności do pracy i 1800 renty rodzinnej. A najwyższą z tych emerytur na podstawie ustawy dezubekizacyjnej, zaopatrzeniowej, jak zwał, tak zwał, obniżono aż o 18 tysięcy złotych. Taka jest skala. Tylko
powiedziałem, że wszystko da się odkręcić i rzeczywiście tak się dzieje, bo w polskich sądach w tej chwili leży mnóstwo spraw odwoławczych tych osób, które poczuły się tak bardzo pokrzywdzone tą ustawą sprzed kilku lat. Toczy się 600 spraw, tyle jest wszczętych. Zapadło w sądach okręgowych 21 wyroków oddalających te odwołania, ale uwaga, aż 110 przywracających te wysokie świadczenia. Jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Widzimy, że pięciokrotnie częściej sądy przyznają rację byłym esbekom. Ile takich spraw nas czeka w najbliższym czasie? Już mówię, 22,5 tysiąca. Tyle czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. Jak one się potoczą? Jeśli według tych statystyk, które przywołałem przed chwilą, to możemy się spodziewać tysięcy, grubych tysięcy przypadków na powrót podnoszących absolutnie niesprawiedliwie te świadczenia. I chciałbym, żeby państwo też mieli świadomość, jak sądy to robią, bo jest ten certyfikat bezpieczeństwa, jak to nazwałem, w postaci UOP-u. Oni tam, ci wszyscy ludzie piszą często, że przepracowali w milicji albo w Służbie Bezpieczeństwa bardzo krótki czas, że to były jakieś tygodnie, może miesiące, że nic złego nie zrobili, ale oni nawet nie muszą tego pisać, się okazuje. Ponieważ państwo sędziowie mają fantastyczne sposoby na to, jak kompletnie ignorować tę ustawę, która powinna być podstawowym aktem prawnym do rozpatrywania tych spraw w sądach. I to są takie oto na przykład sprawy. Będę mówił po nazwiskach sędziów, bo warto, żebyśmy je znali. Pan Marek Przysucha, to jest sędzia z Częstochowy, w uzasadnieniu takiego wyroku przywracającego wysoką emeryturę napisał, że ustawa wprowadziła pozasądową zbiorową odpowiedzialność wobec osób uznanych za danych przeciwników politycznych aktualnej większości parlamentarnej. Tu nie chodzi o jakichś byłych esbeków, tylko tu chodzi o jakąś opozycję, się okazuje, dzisiejszą opozycję, tyle że pozaparlamentarną. To pan Marek Przysucha z Częstochowy. Pani Danuta Poniatowska z sądu w Suwałkach w swoim wyroku najpierw powołuje się bardzo, bardzo długo na pana sędziego Przysuchę, a od siebie dodaje, że przepisy ustawy dezubekizacyjnej są sprzeczne z zasadą godności jednostki, zasadą rządów prawa, chodzi o winę zbiorową, zasadą równości, zasadą wreszcie proporcjonalności, bo ustawę wydano 27 lat od transformacji ustrojowej. To jest cytat z pisemnego uzasadnienia wyroku sądu. Co to oznacza? No, że tyle już minęło, że naprawdę nie musimy się takimi sprawami zajmować. No, jest za późno. Drodzy państwo, to pani Danuta Poniatowska. Kolejna sędzia z Gliwic, Grażyna Łazowska. Ona się pochyla w swoim wyroku nad rodzinami byłych funkcjonariuszy, którzy dostali renty wdowie na przykład. No i utyskuje, że sama ustawa określana jest powszechnie jako ustawa dezubekizacyjna w środkach masowego przekazu. Przekazywana jest informacja, że dotyczy ubeków, esbeków, co ma zdecydowanie pejoratywny wydźwięk. No a w konsekwencji adresaci tam jednego z artykułów są postrzegani i przedstawiani jako żony, mężowie czy dzieci ubeków, co narusza ich godność i poniża. Nie wolno dzieci ubeków nazywać dziećmi ubeków. Żon ubeków, żonami ubeków. Według pani sędzi Grażyny Łazowskiej z Gliwic to jest po prostu zakazane. Poza tym widzimy tutaj też kolejny argument. Tak. Widzimy kolejny argument. Nie jest ważna litera ustawy, tylko to, co się mówi o tej ustawie w mediach. To determinuje wyroki sądów, się okazuje. I jeszcze dwa przykłady. Ostatnie. Ewa Wyrwas-Wystrychowska. To jest pani sędzia z Sądu Okręgowego w Katowicach. Ona się specjalnie tą ustawą nie przejmuje, bo ta ustawa, może państwo nie uwierzą, ale została przyjęta w niewłaściwym trybie. Oczywiście, że nie od tego jest pani sędzia, żeby decydować, czy tryb był dobry, czy niedobry, no ale przypomniała w swoim uzasadnieniu, że rzecz się działa 16 grudnia 2016 roku na tym słynnym posiedzeniu w sali kolumnowej, że nie zostały spełnione wszystkie standardy, jakie być powinny, więc ustawę możemy właściwie wyrzucić
do kosza. No i jeszcze przywołam, już nie będę mówił o tym, że bardzo często ci sędziowie, co obserwujemy do dziś wielokrotnie w przypadku sędziów Sądu Najwyższego czy innych, oni się uważają za Trybunał Konstytucyjny, oni stwierdzają o niezgodności tej ustawy dezubekizacyjnej z Konstytucją, chociaż nie mają do tego najmniejszego prawa. Też są takie liczne przypadki, chociażby pan sędzia Paweł Siwek z Wrocławia, ale jeszcze... Jeszcze jedna dosyć powszechna rzecz przy tych decyzjach, na razie stu kilkudziesięciu, to jest wszystko stan na grudzień zeszłego roku, więc w ciągu minionych już ponad dwóch miesięcy mogło się trochę zmienić w tych statystykach. Otóż sędziowie twierdzą, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew zapisom tej ustawy, że nie jest zapisane w tej ustawie, co znaczy służba na rzecz totalitarnego państwa. A Sejm zapisał 4,5 strony w tym akcie prawnym, żeby to dokładnie wytłumaczyć. Być może sędziowie tego nie są w stanie ogarnąć swoim rozumem, ale zamiast tego sięgają do ustawy lustracyjnej, która z tą oczywiście nie ma nic wspólnego. Prawą ręką za lewe ucho piszą wywód prawny i przychylają się do wniosków byłych esbeków. To chyba tyle. To są takie najbardziej jaskrawe przykłady, o których chciałem powiedzieć i wskazać na to, że to się dopiero zaczyna. To dopiero jest przed nami. Zapamiętajmy te statystyki. 22,5 tysiąca spraw czeka na wyznaczenie terminu. Jeśli nic się nie zmieni w sądach, to ci wszyscy esbecy, którzy powinni żyć za średnią ZUS-owską, znów będą mieli na przykład pięciocyfrowe emerytury. To wcale nie były takie rzadkie przypadki. Dziękuję. I plus odszkodowania. Jeszcze chciałam tylko, żeby Michał nam powiedział, co słychać u naszego byłego kolegi z podziemia, bo widział się z nim. Tak, ja się z nim widuję co jakiś czas, to znaczy spotykamy się w prokuraturze IPN-u. Muszę jeszcze z małym wstępem do tego momentu, zanim dojdę. Mianowicie, w roku 2017 spotkała mnie dość duża osobista przykrość. Mianowicie, wyznaczony do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, tego krzyża nie otrzymałem. Muszę przyznać, że było to dla mnie bardzo przykre. IPN oświadczył wtedy, że są przesłanki, dla których należy tą decyzję wstrzymać. Ale trzeba tu powiedzieć, że to jest nie ciebie jednego to spotkało. Nasi koledzy, najlepsi z najlepszych, którzy podpisali jakiś papier w takich okolicznościach, o jakich mówił Michał, i potem zachowali się wzorcowo. Czyli nie dość, że wszystkich powiadomili o tym, i jeszcze opublikowali w prasie podziemnej, prawda, żeby było wiadomo. Ja podpisałem i dlaczego? Ustawa jest tak skonstruowana, że IPN traktuje ich jak zdrajców właśnie. Ja wam powiem, wtedy to było przykre, choć środowisko bardzo mnie wtedy mocno tutaj wsparło. Pani Zofia Romaszewska mnie tam przytuliła i wysłuchała i pogadaliśmy, a tutaj mogę powiedzieć, tutaj jest jeszcze Ola Bienieszewska. Ola Bienieszewska, która jest prezesem fundacji. Jesteś jeszcze, Ola, gdzieś tutaj, czy nie ma ciebie? Ale miałeś, wszyscy to powiedzieć. Ola Bienieszewska odznaczyła mnie nagrodą Fundacji Lwowa i Kresów Wschodnich i powiedziała, że to właśnie dlatego, że nie dostałem... Michał, było pytanie, co słychać u naszego kolegi. Bardzo jestem za to wdzięczny. Dziękuję. Już, mianowicie, ale to jest ważne, dlaczego o tym kwicie. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu się wściekłem. Znaczy, po pierwsze było mi przykro, po drugie się trochę wściekłem na Kotarskiego. Pomyślałem, że zaraz, chwileczkę. To był rok 17, a było to 5 lat po tym, jak znaliśmy już wszyscy tożsamość Kotarskiego. I nic mu się nie działo. Po prostu był nawet, gdzieś tam się pojawiał, z kimś rozmawiał, nic się nie działo. Ani państwo, ani my się za to nie wzięliśmy. No ja miałem powód, powiem szczerze. Znaczy się wściekłem po prostu. I postanowiłem zadzwonić do Marka Harasiuka na początku pewnie, bo mówię, Marek, słuchaj, ja po prostu złożę wniosek o to, żeby... To znaczy do adwokata. Do adwokata, generała naszego z kolegę. Ja poproszę, żeby też może Marek powiedział dwa słowa na temat tego śledztwa, bo chcę, żeby... Michał, my cię prosimy, tak? Najpierw powiedz, co słychać. Więc powiem wam, dobrze, śledztwo, bo też była długa walka.
Marka. Śledztwo zostało, nie zostało podjęte od razu i pan stwierdził, że sprawa jest osądzona, więc nie ma do czego wracać. Ja stwierdziłem, że są nowe okoliczności. Po pierwsze, sąd nie zwrócił uwagi wtedy, że ja byłem jednak torturowany, to znaczy, że pozbawienie snu jest torturą. Ja sam tego nie miałem świadomości. Dopiero na jakimś filmie chyba o tym się dowiedziałem, że to jest tortura. Ale to rzeczywiście jest, no, jest to tortura. Sąd wtedy uznał, że nie skaże tych generałów Sieńki, Seredy i Krzyżanowskiego właśnie z tego tytułu, że oni właściwie nic takiego złego nie zrobili, czyli po prostu, że sąd stwierdził, że oni nie stosowali nadmiernej, jak to się mówi? No tak, nie spali. No generalnie sprawę na początku IPN uznał za zakończoną i odmówiono śledztwa. Wtedy złożyłem sprawę do sądu. W sądzie właśnie mnie reprezentował Marek Harasiuk i to mogę, słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Marek mi pomaga od 3 lat bezinteresownie, także po prostu mi pomaga, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak samo jak Adam Słomka i jego ludzie, no tak samo pomagają, to jest wielka, ogromna pomoc wzajemna. I powiem wam, tutaj naprawdę wykwita z tego zgliszcza, o którym mówimy, wykwita ta sama solidarność, która nas kiedyś tam pociągnęła. Naprawdę mamy do czynienia z tą solidarnością. Ja to samo mogę powiedzieć o moich kolegach z grup oporu, Majce, o wszystkich nas, tu jest dużo was widzę. My to rozumiemy, na czym polega ten problem. Zresztą wsparcia kolegów od Waldeczków, tutaj jest jeszcze Adaś i Koniu, no wszyscy po prostu nad tym pracujemy, się wspieramy wzajemnie, żeby to wszystko jakoś dalej podtrzymać o tym wiedzę, bo to inaczej to pies z kulawą nogą nie będzie wiedział, na czym po to wszystko polegało. No dobrze, ale wracając do sprawy z Kotarskim, więc otóż na skutek nacisku właśnie publiczności sąd, bo myślę, że nie z własnej woli, tylko na skutek ogromnego nacisku publiczności sąd zgodził się na podjęcie śledztwa, czyli nakazał IPN-owi podjęcie tego śledztwa. I to śledztwo, no niestety, to muszę z żalem powiedzieć na temat prokuratury IPN, ciągnie się od 2 lat. Bardzo to powoli trwa. Ono do niczego nie doprowadzi, zdaje się, bo w najbliższym czasie mamy z kolei problem zakończenia ścigalności zbrodni komunistycznych. To jest pytanie, bo to do tego nie wiem, nam to spotkanie nie starczy, żebyśmy w ogóle powiedzieli o tym wszystkim, co zamierzaliśmy państwu powiedzieć. I od razu mówiłem, a ja na koniec będzie trzeba wyznaczyć i wspomnieć o kolejnym terminie tego. Nie, dlatego jak nie powiesz, co słychać u Tadzia, to w ogóle dobrze. Nie. To ja wam powiem, no tak, no, spotkałem go dwukrotnie na przesłuchaniu. Pierwsze spotkanie w prokuraturze IPN, byliśmy też razem z panem mecenasem. Kotarski no, zachował się bardzo, powiedziałbym, cały czas tak polubownie i tak właściwie, no cześć Michał, no tam co, oj tam, no trudno to nazwać, bo to się nie mieści w ogóle w głowie, że człowiek, który był agentem i zdrajcą kolegów swoich, w zasadzie uważa, że on przecież nic nikomu nie stało i w ogóle to on się utraktuje jako właściwie przywódcę grup oporu. To jest totalna schizofrenia i tutaj muszę przyznać, że to jest nie do wiary. Natomiast na spotkaniu, które miało miejsce, bo ja zażądałem po pierwszym wywiadzie, znaczy po pierwszym przesłuchaniu Kotarskiego konfrontacji z nim i mieliśmy tę konfrontację, nie wiem, ze 3 miesiące temu, to też na korytarzu czy tam w windzie mieliśmy też we 3 okazję rozmawiać i Kotarski mówi, słuchaj, może ja bym się spotkał z kolegami i właściwie powiedział, no tak po tego. No ja, Marek mi od razu mówi, słuchaj, przecież to jest agentura, on jest szkolony, w ogóle nie ma mowy, żeby się na to zgadzać. No dobrze, w zasadzie to, no oczywiście powiedziałem kolegom, każdy miał ochotę się z nim spotkać, ale uznaliśmy wszyscy, że nie ma to żadnego sensu. Spotkanie z Kotarskim i pytanie go, dlaczego on coś tam, no to po prostu to jest właściwie danie mu alibi, że my się z nim spotkaliśmy, że go No tak, o tym czasami mówimy, tylko no cóż, no tutaj wiadomo, że tego nie możemy tego zrobić. Natomiast to jest wszystko rzeczywiście. No, słuchajcie, to są sprawy trudne. Tak, oczywiście, przyznaję, to by się mu po prostu zwyczajnie należało. Nawet generał mu pokazywał tak łapkami, to co, kolega chce się z nami spotkać? No ale to były oczywiście tylko takie opowiastki. No, na pewno Marku, należy dwa powiedzieć, słowa. Niech pan Marek kto był dwa agentem, słowa kto nie był agentem, wszystko jedno jakim sposobem. Jak ty to widzisz? Poprosimy Marka, na moment, muszę go poprosić. Powiedz dwa słowa o tym, jak wygląda to z punktu widzenia mecenasa. No w ogóle, jak wygląda to odpowiedzialność byłych agentów na przykładzie właśnie tego oficera operacyjnego SB, pseudonim Marian Kotarski, to doskonale właśnie sprawa już przed sądem zawisła. W roku 92
naszego tutaj przyjaciela doskonale to pokazuje. Wtedy rzeczywiście prokurator Kalwas odwalił kawał dobrej roboty. Akt oskarżenia był znakomity, poszedł do sądu, Michał dostał zawiadomienie, że akt do sądu został skierowany, a tam na tym zawiadomieniu z drugiej strony drobnym druczkiem było, że on może brać udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Ale nie bardzo wiedział, co to jest oskarżyciel posiłkowy, a nie było przy nim żadnego z znanych tutaj naszych adwokatów, Andrzejewski, Johan Olszewski i tak dalej. Nikt mu wtedy prawnie po prostu nie pomógł. I w rezultacie było tak, że zjawił się jako zwykły świadek dopiero na trzecim terminie, a panów ubeków bronił znany adwokat, pan mecenas Wasilewski, nieświętej pamięci, który bronił Pietruszkę w Toruniu. Złożył zeznania jako świadek i na tym się jego rola w tym procesie w latach 90. skończyła. Po czym sąd umorzył, bezpodstawnie przyjmując, że pozbawienie wolności nie było połączone z długotrwałym udręczeniem, ze szczególnym udręczeniem, jak to mówi wówczas artykuł 184, paragraf 2 ówczesnego kodeksu karnego, tylko przyjął kwalifikację prawną z artykułu 184, paragraf 1 kodeksu karnego i na podstawie grudniowej amnestii z 89 roku sprawę elegancko umorzył. Prokuratura się nie odwołała, mecenas Wasilewski oczywiście też nie, no przecież to był etatowy obrońca wszelkich ubeków. No i rzeczywiście sprawa do 2017 roku leżała zupełnym odłogiem. A liści w roku 98 zaistniał IPN i pojęcie zbrodni komunistycznej. No i rzeczywiście w tym momencie toczy się następne śledztwo pod kątem zbrodni komunistycznej dokonanej na naszym przyjacielu Michale Mireckim. Toczy się ono rzeczywiście dosyć ospale, ale właśnie mieliśmy okazję dwa razy przesłuchiwać pana Kotarskiego. On przyznał, że był agentem, wprowadzony do tych grup, no ale zostałem tylko po to, żeby tam nie było broni, nie było terroryzmu, nie było szpiegostwa. A w ogóle to musiałem służyć PRL-owi, bo wtedy tylko innego państwa nie było i musiałem spełniać swoje obowiązki. A każdemu państwu trzeba służyć. Ja się zapytałem, czy generalnej guberni także, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Teraz był parokrotnie pytany, czy używał pseudonimu Skorpion. Nie. I tyle. Nie, to może jeszcze jednak bardzo ważna informacja. Chyba włączone, halo. Chyba Michał o tym nie powiedział, dlatego że jest tak podekscytowany i cały czas to tak przeżywa, ale w czasie tej konfrontacji kluczowe moim zdaniem było to, że w pewnym momencie już nie wiem, jak to było, czy on sam powiedział o trzech źródłach zlokalizowanych w grupach oporu. No i padło pytanie tutaj ze strony, czy to pełnomocnika, czy to Michała samego, żeby w takim razie niech ujawni te źródła, skoro wie o tych trzech. Wiemy, że tam było na pewno dużo więcej źródeł, ale jakoś on sam przyznał, że były trzy źródła. I on powiedział, że on tego nie może zrobić, ponieważ go tajemnica państwowa tutaj zobowiązuje. I że po prostu tych, którzy dalej służą, nie można ujawnić. A co na to prokurator? I właśnie najbardziej skandaliczne było to, że prokurator nic i IPN-owski. Po prostu przyjął to do wiadomości, że ubek, który zeznaje na okoliczność swojej zbrodniczej działalności w 86 roku, zasłania się tajemnicą państwową i że jacyś ludzie rzekomo dalej służą. Czy to obojętnie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, to nie wstrzymuje przecież postępowania. I to jest moim zdaniem taka kwintesencja tych niestety postępowań sądowych. Jeżeli jeszcze jestem przy głosie, zanim Adamowi oddam głos, to jednak ja widzę tu jednak bardzo wyraźną koincydencję. Pamiętają państwo doskonale pewnie noc teczek 92 roku, słynna debata o ujawnieniu agentów, jeszcze przed ujawnieniem listy Macierewicza, kiedy ta uchwała przechodzi i wchodzi Zofia Hennelowa, główny intelektualista z Tygodnika Powszechnego i mówi, że dlaczego nie może być lustracji? To jest w filmie Nocna Zmiana. Dlaczego w ogóle nie godzi się ujawniać agentów? Bo ona mówi, że to jest sprzeczne z prawami człowieka. To jest sprzeczne z prawami człowieka. To trochę przypomina mi właśnie te uzasadnienia sądowe,
dlaczego nie można ubekom obniżyć emerytury, ale jak czytam, ja niestety, przepraszam, ale ja do tego wrócę, bo to jest dla mnie niesamowite. Jeżeli się czyta to oświadczenie RKW, najwyższej władzy podziemia na Mazowszu, w najważniejszym piśmie podziemnym, Tygodnik Mazowsze z 1985 roku, i ono się zaczyna wszystkie wartości europejskie. Oni to już wtedy ten sam leitmotiv, że wszystkie wartości europejskie zakazują ujawniać agentury. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze, Adasiu, bo chciałem taki punkt, już nie zdążymy dzisiaj. Rachunek sumienia, co myśmy zrobili źle, czego myśmy zaniechali, co przespaliśmy, może byliśmy za bardzo zmęczeni, może byliśmy zbyt naiwni, prawda? No jeżeli my o tę Polskę tak sobie walczyliśmy, wiedzieliśmy po co to robimy, prawda? Wiedzieliśmy dlaczego to robimy i w pewnym momencie wszystko nam się z rąk wymknęło. Ja tylko wszyscy koledzy z kolei znają takiego chłopaka z grup oporu nieżyjącego już, Piotrka Izgarszewa, pseudonim Gruby. Gruby kiedyś przyszedł do mnie, siadł i zaczął mi opowiadać o swojej, bo był w IPN-ie i papiery dostał i przeczytał jej o sąsiadce, która była matką chrzestnego syna zresztą, który ukrywał tam drukarnię, jakieś nakłady u niej tam też dołował, że tak powiem. I okazało się, że ona cały czas na niego kapowała. Piotr Izgarszew był tak niesamowitym człowiekiem, takie jedno czyste serce, piękny chłopak, piękna konstrukcja człowieka. I siedział ze mną przy stole i tak się zapadał i opowiadał. I mówi, wiesz co, w windzie ją spotkałem. I tak jedziemy tą windą, bo mieszkali obok siebie na tej samej klatce. I mówi, Piotrek mówi, dlaczego ty to robiłaś? On mówi, jak jesteś takim frajerem, to się bujaj. Powiedziała mu ta urocza sąsiadka. Ja mówię, Piotruś, już nie opowiadaj, bo zawału dostaniesz, bo chodziłam, robiłam mu herbatę. Mówię, Piotrek, już mówmy o czym innym, bo dostaniesz zawału. Piotrek już nie żyje, bo takie serce, jak miał akurat Piotrek Izgarszew, to jest serce, które pęka, prawda? Ilu naszym kolegom pękło serce, prawda? I to my o tym jednak mówimy, żeby pamiętać, choćby w imieniu tych kolegów, którzy nie żyją, żeby pilnować, tak jak Michał tu jest świetnym przykładem, prawda? Chodzi, pilnuje, awanturuje się, już mamy dosyć tego wszystkiego, ale robi tak, jak każdy z nas robić powinien w imieniu tych kolegów, którzy albo już nie żyją, albo im życie połamali, prawda? A walczyli o tę Polskę, no i mamy taką kulawą Polskę i znowu walczymy, zmęczeni, śmiertelnie, mamy wszystkiego dość. Adasiu, proszę, przepraszam. Przepraszam, ja się ośmieliłem tutaj dosiąść i dwa słowa powiedzieć, bo tak się nieszczęśliwie złożyło, że Kotarski do tego podziemia przyszedł trochę za moim sprawstwem. A polegało to na tym, że Kotarski dostał, że Miastowski dostał się do MRKS-u. To długo by opowiadać, w jaki sposób tam z zakładu pracy, no bo ze względu na tą naszą strukturę piątkową. Ja się z nim spotkałem, był bardzo taki operatywny i próbowałem go sprawdzić przez, jakie my mieliśmy wtedy możliwości sprawdzenia, prawie żadnych, przez Józka Orła, właśnie tutaj gospodarza tego dzisiejszego no, miejsca, prawda? I dostaliśmy w podziemiu taką informację, nadambitny, ale pewny. I w MRKS-ie został i dzięki temu, że ja poprosiłem, znaczy wtedy zdobyłem trochę kontaktów, że mogłem dostawać pomoc z zagranicy, sprzętową i finansową i musiałem ustalić skrzynkę kontaktową. W związku z tym tego Miastowskiego poprosiłem, mówię, słuchaj, potrzebuję chłopaka, który ma samochód, ma telefon w domu i który, że jak przyjdzie taki moment, że przyjedzie tutaj pomoc, prawda, zadzwoni do niego do domu i powie, najlepsze kasztany są na placu Pigal, to on po prostu będzie wiedział, dokąd pojechać, prawda, i tą pomoc odbierze. To, że dokładnie pamiętałem sposób prośby, to pomogło mi w 1984 roku po wyjściu stwierdzić, że Kotarski był agentem. I Grześ Gampel, który pierwszy wpadł z MRKS-u, a wpadł w taki sposób, że nawalił nam samochód, który woził bibułę. Nawalił nam. I wtedy sobie przypomniałem, że jest taki Tadeusz, prawda, który ma samochód, jest dyspozycyjny. I poprosiłem go, żeby przewiózł tą bibułę, a odbierał z
ośrodka astronomicznego z Bartyckiej. I wszystkie te adresy potem wpadły, Grześ pierwszy wpadł. I jak widział mnie Grześ na spacerniaku, bo jeden ze spacerniaków jest widoczny z drugiego piętra, z celi drugiego piętra, fragment tego krańcowego spacerniaka jest widoczny, jak Grześ mnie zobaczył, że ja tam chodzę i też siedzę, to krzyknął Kotarski, prawda? I ja zrozumiałem, że on krzyczy Kotarski, że agent, prawda? Że Kotarski agent. I my to wiedzieliśmy już podczas procesu. To był sierpień 82 roku. 82 roku. I my żeśmy to bardzo szybko wiedzieli. Zresztą zawsze mówiłem, że na pierwszym procesie wyszedł Miastowski jako agent. Mówię, niestety drugiego procesu nie było. Mówię, na szczęście, bo była amnestia, prawda? Więc nie doszło do drugiego procesu MRKS-u, bo by wtedy wyszedł Miastowski i ten Kotarski, który poza tymi wszystkimi świństwami, które robił, to uwiódł jedną z naszych działaczek, prawda? Ale nie mówmy nazwiska, bo szkoda, no, szkoda dziewczyny, no, uwiódł ją i już, no, dziewczyna, no, poniosła jakąś tam, no, cierpiała mocno, prawda, uwiódł. Zresztą ładnie się zachowywała, bo potem nazwy, jak go dopadła gdzieś w tramwaju, to mówi ty ubecka i tak dalej. I on ją sypnął tak i wszystko było wiadome dlatego, że on widział, gdzie były chowane pieniądze, prawda, że tam w szafie gdzieś. Ale już kończąc, kiedy wyszedłem w 1984 roku i zacząłem jeździć do Wrocławia, bo poznałem przyszłą swoją żonę, działaczkę SW, i w związku z tym ona dostawała papiery na słuchy we Wrocławiu. I ja zorientowałem się, że oni nie mieli tak wiele sił, że okazuje się, że oni codziennie śledzili zaledwie w takim wielkim Wrocławiu, gdzie było potężne podziemie. Każdego dnia śledzili jedną osobę, trzy razy w tygodniu śledzili dwie osoby. Raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie zdarzało się, że w całym tym wielkim mieście śledzą trzy osoby. Ja wtedy zrozumiałem, że poczułem się bezpiecznie trochę w Warszawie, że oni nie mają takiej mocnej siły, wielkiej siły, że w Warszawie jest tyle intelektualistów, których trzeba śledzić, że oni muszą korzystać z osobowych źródeł informacji, a nie z tej techniki. Ale wzięło się to stąd, mówię, przecież o rany boskie, Kotarski był agentem. Potwierdza mi ta decyzja, bo mówię tak, gdybym ja przyszedł do Miastowskiego, znanego już oficera Służby Bezpieczeństwa i prosił go o kolportera, to on mógłby dać mi uczciwego chłopaka, za którym potem pójdą i sprawdzą wszystkie adresy. Gdybym ja go poprosił o drukarza, to on również mógłby mi dać uczciwego chłopaka, który nie wie, że jest w rękach SBK, prawda? Który uczciwie mógłby drukować, bo pójdą za nim i zobaczą, gdzie jest druk. Ale jeżeli ja go proszę o chłopaka, który nie wie, kiedy ta pomoc przyjedzie, czy dzisiaj, czy za tydzień, czy za trzy tygodnie, prawda, czy rano, czy wieczorem, to oni w to miejsce nie mogą dać uczciwego człowieka, muszą w to miejsce dać agenta, dlatego że musieliby tego miejsca pilnować po prostu dzień i noc, a nie mają na to środków. I dlatego wtedy uznałem, ja o tym mówiłem Dudkowi, Kurtyce, Friszkemu, jak pisał tą swoją książkę. Wszystkim historykom IPN o tym mówiłem. Oni mówili, wiesz, twoja logika jest oczywista, ale nie ma dowodów, po prostu. Nie ma dowodów. I nie mogli znaleźć. A kończąc już, to żeśmy od razu wiedzieli oczywiście, a po wyjściu to już wszyscy mówili. Daliśmy to oświadczenie w tym. No i był w szoku, byliśmy, jak przeczytaliśmy zaraz potem w tygodniku Mazowsze tę odpowiedź. A osobiście Roman Bielański, jeden z szefów MRKS-u, rozmawiał właśnie z Bielańskim. Z Konradem Bielińskim. Bielański z Bielińskim rozmawiał osobiście i mówi, słuchaj, to jest agent. Jeszcze wam powiem, ja osobiście to mówiłem Teosiowi Klincewiczowi. Teoś. Ty obok siebie, to było przed 86 rokiem, przed aresztowaniem. Ja mówię, Teoś, ty współpracujesz z agentem. Nie wiedziałem, że oficerem, prawda? Pomyliłem się, z agentem. On mówi, to niemożliwe, bo jakby on był agentem, to byśmy wszyscy siedzieli. Ja mówię, po co? W jakim celu mieliby was zamykać? Wyciągną was jak śliwki z kompotów od wtedy, kiedy będą chcieli.
No i to się stało w 86 roku, prawda, i już. I tyle, dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo Michał zapomniał powiedzieć, że na tym spotkaniu z Tadziem w prokuraturze IPN-u Tadziu miał znaczek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak? Serduszko miał. Nie, ale jeszcze wam powiem, że on jest człowiekiem wierzącym i spotkałem go w kościele świętego Tadeusza na Goraszewskiej. To jest jego parafia. No, jest człowiekiem wierzącym, może się nawrócił, ale nie wiem. Zapytałeś go, i co ty tu robisz? I co było? Nie, co ty tu robisz? On mówi, ja zapytałem go, co ty tu robisz? On mówi, jestem parafianinem. Dalej na służbie. Ty, świętego Tadeusza. Musisz podejść na Goraszewskiej. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja jestem Tobiasz Żuchewicz, ja jestem działaczem Polskiego Państwa Nadziemnego i na co dzień bronię naszej ojczyzny, wszystkich Polaków przed takimi zagrożeniami, które dotykają nas wszystkich tu i teraz. I chcę zadać Państwu wszystkim tutaj, nie wyróżniając nikogo, ani też nie potępiając nikogo, bo tu jest mnóstwo kategorii ocennych na tym spotkaniu. Ja to rozumiem, bo Państwo macie swoje bardzo bogate i także bardzo trudne doświadczenia. I to jest historia, która jest bardzo ważna, bo ona oczywiście rzutuje na teraźniejszość i także oczywiście na naszą przyszłość. Natomiast te trzy pytania są takie. Pierwsze to... Czy poprzecie w takim razie Państwo postulat, o który zgłaszam się już od dłuższego czasu, ale tak naprawdę jestem kontynuatorem takich postulatów, które wygłasza chyba najgłośniej do tej pory już były poseł, to nie jest przypadek, poseł na Sejm 8 kadencji, pan Robert Majka, odnośnie pełnej lustracji, którą jest bardzo łatwo zrobić. Mianowicie każdy z nas, oczywiście ma to sens tylko dla ludzi w odpowiednim wieku, tych, którzy byli pełnoletni do czasu przynajmniej Magdalenki. Chodzi o wykonanie autokwerendy w trybie otrzymania decyzji administracyjnej Instytutu Pamięci Narodowej o tym, że się nie było współpracownikiem wojskowego i cywilnego aparatu bezpieczeństwa. To jest o tyle ważne pytanie, ten postulat, że on po prostu sprawdza, weryfikuje nas wszystkich, czy my tylko opowiadamy sobie historię, czy też możemy po prostu zweryfikować każdy siebie. Każdy może to zrobić, to jest darmowe, taka kwerenda trwa do 3 miesięcy. Ja przepraszam, troszkę nas pan nie słuchał, a szczególnie historyków, którzy mówili, w jakim stanie są archiwa, prawda? No, dokładnie o tym mówili bardzo wyczerpująco. Tak, to jednym zdaniem bym się odniósł do stanu archiwów, bo ja oczywiście znam tę sytuację. Tak. Tak. Mogę jednym zdaniem się odniosę. Oczywiście, że archiwa są i poukrywane, one są w różnych miejscach i popalone, także jak najbardziej. Natomiast tam jest jeszcze przebogata wiedza, ona jest dostępna i oczywiście część również jest zmanipulowana tam w środku, ale bardzo niewielka część. Natomiast zgłoszenie się po taką decyzję administracyjną jest o tyle ważne, że jeżeli jakieś archiwa zginęły, zniknęły, zostały spalone, to pozostają tam cząstkowe archiwa. I naprawdę to pokazuje, kto jest kim, jeżeli zgłosi się po taką decyzję. Dlatego, że jeżeli okaże się, że jest tam jakaś cząstkowa wiedza, albo nie ma jej wcale, a powinna być, to można się z tego wytłumaczyć po prostu. Można o tym opowiedzieć, niestety, swoją wersję wydarzeń. Nie jest taka prosta sprawa. No właśnie, gdyby się nawet sam Marian Kotarski zgłosił do IPN-u, żeby potwierdzić swoją niewinność albo winę, to by IPN powiedział, że takiego nie ma. Wie pan, nie ma teczek Zbigniewa Bujaka. Nie ma teczek całego kierownictwa RKW. Wielu, i to bardzo przyzwoitych jest, i mniej przyzwoitych działaczy podziemia, bo wszystko poszło, zostało spalone i nie ma niestety akt zdecydowanej większości cennej agentury z lat 80. Nie ma prawie w ogóle akt Wydziału 6 Departamentu II, więc idea jest cenna, ale niewykonalna. Ale niestety, czy gdybym zaproponował 10 dowolnych nazwisk, to by pan rzucił okiem chociaż na te teczki? Wie pan, ale to nie o tym tutaj rozmawiamy chyba. O czołowych politykach w Polsce. Ja panu mówię, że ja bym chciał zobaczyć i chyba każdy na przykład teczkę Zbigniewa Bujaka z podziemia. Takowanie. No Geremka albo, ale na Geremka to coś się zachowało, niewiele, ale na Bujaka nic.
Znaczy, na Pujaka zachowało się z tego okresu 80 roku, ale bym chciał zobaczyć, jak się ukrywał. Tak? No, cała. Mamy to tutaj świadka, już chyba nie ma go na sali wyszedł, który no, opowiadał nam tak, o tym. Ale tutaj też dobry byłby postulat, żeby ludzie, którzy są na przykład w Europarlamencie, czy w parlamencie, no po prostu zachowajmy tu przyzwoitość, chociaż sprawdzajmy tych ludzi. Nie może być aż takiego relatywizmu. Nie możemy aż tak relatywizować tego. My musimy wiedzieć, jeżeli nie poruszamy się w kategoriach dobro-zło, prawda? Poruszajmy zdrada, się. Zasługa. No to do niczego nie dojdziemy, więc można od tego zacząć, od tych ludzi, którzy wskakują na jakieś stanowisko, tak, muszą być bezwzględnie polityczne zlustrowani. Stanowiska. No, nie mamy połowy europarlamentarzystów. Wszystkie polityczne. Ale moi drodzy, no posłowie i każdy polityk jest lustrowany. No. Nie. Jak to nie. On tylko się deklaruje, nie jest lustrowany. No to jedno pytanie, ograniczę się w takim razie do dwóch. Chciałem zadać trzy szybkie, ale wiem, że temat jest pojemny. Tak. Ja patrzę, panu wytłumaczę, dlaczego tych dokumentów nie ma. Tak, jest dokładnie na ten temat to spotkanie. Tak. Proszę pana, w styczniu 83 roku w trybie pilnym został wezwany do MSW człowiek niezwykle zaufany dla generała Jaruzelskiego osobiście, Mieczysław Rakowski, ówczesny wicepremier. Chociaż był wicepremierem i w dużym stopniu kreował politykę stanu wojennego, do bezpieki bezpośrednio dostępu nie miał. Dlatego każdą taką wizytę, którą tam miał, bardzo dobrze zapamiętał i spisał w swoich pamiętnikach, które teraz znajdują się za oceanem. I między innymi w styczniu 83 zanotował, że został poproszony do tego, do MSW, tam w największej w tajemnicy, najwyżsi oficerowie, nie wiem, czy sam Kiszczak przy tym nie był, a jak nie, to byli jego zastępcy, puścili mu nagranie. I to jest niestety jedyne źródło, które mam tej informacji, uważam, że wiarygodne, nagranej rozmowy między Zbigniewem Bujakiem a redakcją tygodnika Mazowsze. Mamy styczeń 83, a MSW ma nagranie takiej rozmowy. To znaczy, że oni te wyżyny podziemia, w tym przypadku warszawskiego Bujaka, były absolutnie transparentne. To inwigilowane to jest mało, bo to, że inwigilowane to każdy wie. Ale skutki tej inwigilacji musiały być straszne, skoro styczeń 83 roku, a oni mają właśnie na widelcu Bujaka, tygodnik Mazowsze. No właśnie dlatego te akta nie przetrwały, bo tam byłaby informacja, że wiele osób, które być może nawet do tego podziemia uczciwie weszło w samym 82 roku, bardzo szybko weszło na widelec służb bezpieczeństwa i bardzo szybko przeszło na drugą stronę. Tak? Dlatego tych akt nie ma. To jedno pytanie dotyczące trzech bardzo bieżących spraw. Jak, to króciutkie. Proszę państwa, jesteśmy dokładnie w tym momencie w sytuacji, kiedy od 1 stycznia zwiększono limity promieniowania elektromagnetycznego razy 100. To jest jak najbardziej, nawiążę do tego spotkania tutaj. I druga kwestia, to jesteśmy dosłownie na końcówce rozdawnictwa polskich zasobów naturalnych. Mam na myśli ostatnie prawo górnicze i geologiczne. Już puentuję, a pytanie dotyczy tego, czy nasza Solidarność, najdzielniejsi z was i ci także mniej dzielni, byliby w stanie się włączyć choćby w obronę tych dwóch rzeczy. Pierwsze to jest gwarancja biologicznego przetrwania, a drugie ekonomicznego przetrwania. Ja państwa bardzo serdecznie do tego zapraszam, tak samo jak stworzenie prawdziwego ruchu oporu, sprzeciwu wobec postępującej cenzury prewencyjnej. Zapamiętajcie państwo te słowa, 3 do 4 tygodni będzie projekt ustawy zacieśniającej cenzurę prewencyjną w Polsce, która jest do tej pory nielegalna, a stosowana bardziej niż w latach 80. Znacznie, znacznie bardziej. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. To może wrócę do tematu spotkania. Po pierwsze, według mnie nie wyjaśni się Kotarskiego bez Miastowskiego, a nie zauważyłam, żeby była ktokolwiek próbował dotrzeć do dokumentów Miastowskiego. Tym bardziej, że on po prostu zbierał, znaczy to była pewna kontynuacja, to był jeden zbiór dokumentów. Z tego, co słyszeliśmy,
ukrywającym się członkom podziemia miastowskie dostarczał nie tylko samochodów, ale i koleżanek. I w momencie, kiedy oni powpadali, oni po prostu byli pozbawieni możliwości odmówienia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Być może aspekt obyczajowy odcisnął się później piętnem na decyzjach kolejnych MRKS-u i w ogóle kolejnych władz podziemnych. Natomiast rzeczywiście nie byłoby Kotarskiego bez Miastowskiego. I mnie najbardziej zaskoczyło jedno, to znaczy generalnie ja najpierw nie znałam tematu i znalazłam się na spotkaniu grup oporu krótko po tym, jak się z Włodkiem poznaliśmy w 2007 albo coś takiego. I na tym spotkaniu była mowa o Kotarskim, który był właścicielem Rytmu. Ja byłam z Lublina, u Kotarskiego wydawałam książkę. I uważałam go za wyjątkowego skunksa, bo po pierwsze powiedział, że książkę wyda, jak będzie dotacja, a potem był po prostu, profesor Paczkowski dotację załatwił, a on był po prostu chamski w rozmowach. To znaczy, o czymkolwiek się rozmawiało, tam były jakieś kłopoty z moim życiorysem, który pozmieniał, porobił takie zmiany, że był co najmniej denerwujący. I ja wyszłam ze spotkania z nim szalenie zdenerwowana, poszłam do wojskowego przeglądu historycznego, gdzie wtedy jeszcze była polityczno-wychowawczy, publikowałam coś o Armii Krajowej i zdenerwowana powiedziałam, co za człowiek ten z Rytmu, to miał być taki działacz podziemia, a tak się zachowuje wobec mnie. I wtedy redaktor naczelny powiedział, jaki działacz podziemia? Przecież my się spotykaliśmy na kursach. On chodził w mundurze. I słuchajcie, jak ode mnie usłyszał, że jednak podziemia, on nigdy więcej nie chciał odpowiedzieć na szczegółowe pytania. To była jedyna rozmowa na ten temat. I ja o tym opowiedziałam. I jakby to zawrzało na nowo, jak Włodek zajął się, my wcześniej się z tematem zetknęliśmy, bo robiliśmy encyklopedię Solidarności na terenie Mazowsza. O ludzie nam trochę o tym opowiadali, a potem jeszcze była prośba Wojtka, żeby to jeszcze raz sprawdzić. My poszliśmy do Łukasza Kamińskiego, który wtedy musimy, był... Przepraszam, my musimy puentować. Dobrze, już był dyrektorem dosyć. BEP-u. Moment, i powiedział tylko jedno. Tu przychodził już cały ciąg ludzi. Wszyscy prosili o to, żeby sprawdzić Katarskiego. Był sprawdzany wielokrotnie i nic nie wyszło. I na tym się opierały właśnie takie historie, że Jacek Józwa czy Janusz Ramotowski mówili, że nie wolno go oskarżać bez dowodów. Kiedy Włodek mówił, że jest przekonany, umawiali mu spotkania z Kotarskim, żeby Kotarski miał szansę się wytłumaczyć. Był bardzo duży zamęt w środowisku. Każdy mówił co innego. Była to jakaś linia podziału. No, a dzisiaj, jeżeli wiemy, to musimy walczyć. Materiały Miastowskiego oglądałem w IPN-ie. Opowiem ci to później. Musimy walczyć po prostu o to, żeby te sprawy się wyjaśniały, żeby nas nie reprezentowali ludzie uwikłani w cokolwiek, a my będziemy machać ręką, że i tak się z tym nic nie da zrobić. Jak tutaj są członkowie grup oporu, no to niestety nie możemy leżeć sobie pod gruszką czy pod śliwką, tylko po prostu trzeba działać i tyle. Ja tu widzę, że Adam Słomka się do nas skrada, bo na pewno chciałby coś albo no, powiedzieć, albo zadać pytanie. Adam, zapraszam cię serdecznie, to byłeś przywołany. Proszę Państwa, ja bym chętnie opowiedział o historii swojej, to znaczy pułkownika Służby Bezpieczeństwa, który zabił moją matkę, ale ponieważ to jest historia bardzo podobna, o której Państwo mówili, bezkarności zbrodniarzy komunistycznych, pułkowników, czy tam jakichś oficerów Służby Bezpieczeństwa, nie chcę Wam czasu zabierać, bo to jest bliźniacza historia, można powiedzieć, że ona jest kopią i znam takich z Polski bardzo dużo i to wszędzie jest ten sam mechanizm. Bardziej mnie interesuje w tej dyskusji odpowiedź na pytanie, które tu wielokrotnie padało, ale nikt się nie podjął udzielenia odpowiedzi. To znaczy, dlaczego tak jest w Polsce? Dlaczego tak się zachowują prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej? Dlaczego tak się zachowują politycy Solidarności? Czy z Pnia Solidarnościowego, powiedzmy, umownie? Ja, proszę Państwa, byłem posłem 3 kadencje i walczyłem przez 3 kadencje o przeprowadzenie w Polsce lustracji i dekomunizacji. To były sztandarowe kwestie,
które były przez nas wprowadzone, zawsze pod obrady każdego Sejmu i nie ma żadnego innego ugrupowania poza Konfederacją Polski Niepodległej, które by składało w ogóle projekty ustaw. Ta uchwała, o której mówił pan profesor Sejmu, zresztą też z naszej inicjatywy, w nocy, wbrew rządowi Olszewskiego wprowadzona do Sejmu, nie była ustawą lustracyjną, tylko była uchwałą zobowiązującą do ujawnienia tego, co oni nielegalnie w tajemnicy, zbierając haki na innych, robili bez sensu zupełnie. Bez sensu i skandalicznie. I jeszcze zresztą przy udziale funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, bo przecież cały gabinet ministra Macierewicza, to trzeba sobie powiedzieć, byli to wysocy, najwyżsi tacy jak pułkownik Anklewicz, szef jego gabinetu, byli oficerowie Służby Bezpieczeństwa, którzy nas niszczyli, mnie osobiście również gnoili. Czyli my mamy nie tylko problem z lewicą korowską i z układem ugodowym w opozycji, który zdecydował się na grę ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 80., czyli to, co wcześniej Geremek rozmawia z ambasadorem NRD i tak dalej, te kwestie. To jest oczywiście jeden element. Nie wiem, czy zdrady, raczej by należało powiedzieć, że braku wiary, bo co ich charakteryzuje, tą grupę Geremka, Mazowieckiego i tam, nie wiem, Wałęsy. To są ludzie, którzy po prostu nie mają i sami o tym mówią, nawet jak przecież Mazowiecki staje premierem, mówi, myśmy nie wierzyli w to, że upadnie komunizm za naszego życia. Myśmy uważali, że trzeba iść w kierunku maksymalnie finlandyzacji. Nic więcej nie było realne. I dlatego oni poszli na współpracę. Oni moim zdaniem na nią poszli nie przede wszystkim z powodów agenturalnych, choć oczywiście tam taki element uzależnienia finansowego i tak dalej, tam są takie. Ale tam jest przede wszystkim element braku wiary. Ale jest jeszcze druga część opozycji, która w tej chwili rządzi. My mamy ogromny obóz solidarnościowy, który nie chce lustracji i dekomunizacji. I to jest dla mnie najciekawsze zagadnienie. Nie to, że Wałęsa nie chciał, czy Geremek, bo przecież wszyscy przytomni ludzie wiedzą, dlaczego Michnik poszedł do archiwów i je obejrzał i nie chciał już ich ujawnienia, a po jego wizycie z teczki Geremka zostały tylko okładki. A z teczki Balcerowicza to mamy jeden dokument. To właśnie jest to, co ja... Miała być ta część rachunek sumienia. I myślę, że moglibyśmy kiedyś to zrobić. Ja się chętnie zgłaszam, bym opowiedział kulisy państwu, o których nigdy nie było okazji opowiedzieć. Rachunek sumienia, ale rachunek sumienia. Za mało zrobiliśmy, nie, czegoś nam tam zabrakło. Dziękuję. Puentując, no to walczymy. No, nie ma innego wyjścia. I tutaj Michał jest przykładem nam i zamiast się lustrować, to każdy powinien walczyć. Po prostu walczyć. Słuchajcie, musimy już kończyć, bo przecież wszyscy... Dwie minuty to jest mnóstwo czasu, na dwie minuty, mój Boże. Musimy dać, to mamy z kolei bohaterskiego wprowadzacza sprawiedliwości w sądach, który zdzielił... No, proszę Państwa, a ja troszeczkę z innej nuty zacznę. No wprawdzie jednego tutaj z panów nie ma i wyszedł, a szkoda. Mówiliśmy o wielkich bohaterach, wielkich generałach tej Solidarności, która ponoć dzięki nim mamy to, co mamy. Nie mówimy nic, proszę państwa, o tych szarych ludziach, którzy spędzili w więzieniach, w internowaniach czy w inny sposób wciskiwani, szarych. Bez tytułów, bez osiągnięć, a jednak te osiągnięcia były. Wyście drukowali, ktoś dowodził, ktoś roznosił, ktoś malował. I dzisiaj ci ludzie żyją w nędzy. Ciągle jest ustawa w toku. Ciągle nas się opluwa, ciągle nas się poniża. I co gorsze, to się robi do dnia dzisiejszego. Mam takie pismo, to tylko później pokażę. To do mnie wpłynęło 2-3 dni temu. A do pani Świtoń 7 lat temu. Proszę państwa, przywiozę to na to, czym się różni to pismo. Zmianą daty miejscowości i co? I nazwiskiem. A dalej toczka, ha, i kto inny podpisuje. Czy przez 7 lat nie stać nas? Czy naprawdę te pieniądze, szanowny kolego, gdzie nas opluwacie, bo my zrobiliśmy taką piątego manifestację pod prezydentem Dudą. Nie, przeciw. Panie prezydencie, my pana popieramy, choć mamy do pana pewne żale. No trudno, nie wszyscy muszą robić dobrze, ale i tak musimy poprzeć, bo nie mamy kogo innego. Przyszedł pan Borowski, zwyzywał nas.
od parobków. Ach, przeróżne. Ale jak się rozstawiał kot za naszymi plecami, bo chciał nas przylepić i myśmy już zaprotestowali, to pan Borowski uciekł. Adam Borowski uciekł. Mówił, że powstańcy, że mamy w głowie pomieszane, nie wiemy, co chcemy, a my chcemy rozmowy. Bohaterom przecież i chwała, żeby było za życia, a nie po śmierci. Żeby nas, ten rząd, traktował lepiej jak bezdomnego, bezpańskiego psa. A wiecie państwo, dlaczego tak mówię? Bo utrzymanie bezdomnego, bezpańskiego psa 2,5 roku temu było 1800 z przecinkiem złotych. Ile nas sami może otrzymujecie te? Czy naprawdę nic nie stać? My walczymy o pieniądze. My nie walczymy o władzę, ale o szacunek. I myślę, że kolego, w końcu nas poprzesz. Nie mówcie, my napisaliśmy ustawę. Gdybyśmy nie przyszli, to byście jej nie złożyli do ministerstwa. Po naszej interwencji obiecaliście nam już wiele miesięcy temu, że ona poszła. Guzik, prawda. Poszła 5 dni po naszym przyjściu i rozmowie, gdzie nie chcieliście nas dopuścić do głosu. Gdzie my musimy iść żebrać i prosić. Zygmunt, wielu z nas nie chodziło, nie żebrać i prosił nie będzie. A takie akademie są potrzebne. Musimy już, bo poza generałami byćcie i przywódcami tych szerokich żołnierzy. Bardzo państwu dziękuję za głos. Dziękuję bardzo. Słuchajcie państwo, to ja oddaję jeszcze raz Majce na koniec, żeby to zakończyła to nasze spotkanie. Nie. Co? No, żeby podziękować. Żeby podziękować i żebyśmy się jeszcze zebrali do tej ostatniej walki, żeby tam... Słuchajcie, walczmy po prostu, każdy za siebie, żeby tę Polskę jednak zbudować, wyprowadzić. Ale już ty będziesz kończył, dobrze? Tylko tak króciutko. Jak będziesz kobietą, wyrywał mikrofony, to po prostu koniec. Drodzy państwo, Krzysztof Jabłonko, ja tylko chcę rzucić cień nadziei. Pracowałem w składzie Wojskowej Komisji Archiwalnej, która przy pomocy 7 komputerowych kserografów skserowała wszystko, co się dało w archiwach w Moskwie. I wtedy mi powiedziano, że wszystko, co jest w polskim MSW, jest kopiowane i jest u nich. I bądźmy dobrej myśli. Dziękuję.